serdecznie witam tych wszystkich, którzy zechcieli, czy to z takiej własnej, międzyrzeckiej, lokalnej ciekawości, czy też z potrzeby osobistego wsparcia mojej osoby, pojawić się na dzisiejszym wieczorze wyborczym, bo tak go możemy nazwać. Jest to pierwsza, najważniejsza w zasadzie taka dzisiejsza debata programowa, którą rozpoczynamy cykl spotkań z mieszkańcami miasta. Nie po to, żeby stać w kilkoro sztucznie na trawniku we własnej grupie radnych z garstką mieszkańców, tylko właśnie w fajnym, pięknym, prestiżowym, ciepłym miejscu, w którym możemy dyskutować i rozmawiać. Właśnie tu, w tym najpiękniejszym miejscu w mieście, w sali Kina Sława, spotykamy się, by rozpocząć ten cykl debat programowych przed właśnie zbliżającymi się bardzo szybko, już takim szybkim krokiem, wyborami samorządowymi, które odbędą się 7 kwietnia. Wiemy, szanowni państwo, że nasze miasto potrzebuje pilnych zmian. Kondycja naszego samorządu, tego lokalnego w Międzyrzecu Podlaskim, jest bardzo słaba. Według mnie świadczy o tym fakt, że mamy bardzo wielu kandydatów. Do tej pory było to niespotykane w Międzyrzecu Podlaskim, by tak wielu kandydatów starało się o tak zwany fotel burmistrza miasta. Być może jest to związane z tym, że jeden z głównych rządzących naszym miastem już nie będzie startował w tegorocznych wyborach. Próbuje na zasadzie siły rozpędu wrzucić na to stanowisko swojego zastępcę, określanego mianem najlepszego eksperta według opinii pana Zbigniewa Kota, który jest w stanie dalej kierować naszym miastem. Tymczasem my wchodzimy nieco wywracając stolik, ten, który założyli sobie rządzący naszym miastem w tej chwili, i wchodzimy do gry z mocnym, niezależnym, bardzo takim odważnym i dzielnym komitetem wyborczym, który nazwaliśmy komitetem ponad podziałami. Ten komitet, który jest tutaj dzisiaj razem ze mną, tych kilkunastu kandydatów do Rady Miasta, to ludzie, którzy mają na celu razem ze mną wywrócić ten stolik, który przygotowały sobie władze, by dalej kontynuować swoją kadencję marazmu i takiego powolnego działania bez skutecznego rozwiązywania problemów. My wchodzimy po to, żeby nieco zburzyć ten spokój obecnie rządzących i zaproponować państwu pewną świeżość, pewną nową jakość opartą między innymi nie tylko na moim doświadczeniu politycznym, samorządowym, społecznym, przedsiębiorczym, ale również na doświadczeniu tych ludzi, którzy są ze mną, których za chwilę państwu przedstawię jako moją drużynę, drużynę ponad podziałami. Pewną ciekawostką, taką nowością, którą udało się dzisiaj dokonać pewnej takiej architektury i stworzyć szersze porozumienie, jest z nami również przedstawiciel Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, bowiem jak wiecie, Prawo i Sprawiedliwość wycofało swojego kandydata, czy też kandydat wycofał się sam z wyścigu o fotel burmistrza, zostawiając niejako swoją drużynę bez takiego wsparcia w osobie kandydata na burmistrza. Zostało kilku radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj po rozmowach, które prowadziliśmy od rana, udało się część z tych osób pozyskać dla jakby naszego strategicznego działania, czyli pokazania, że prawica, Prawo i Sprawiedliwość, komitet ponad podziałami, wszystkie środowiska te patriotyczne, prawicowe, które wszyscy reprezentujemy, by mówiły w Międzyrzecu po wielu latach jednym głosem. Wiele razy podnoszono takie jakby sugestie, że tych tak zwanych formacji związanych z Prawem i Sprawiedliwością w Międzyrzecu jest kilka, że one jakoś nie potrafią się dogadać, nie potrafią się porozumieć.
Tymczasem przeciwnicy polityczni bardzo sprawnie wykorzystywali tę sytuację i mówili, że zobaczcie, nawet między sobą nie potrafią się dogadać, porozumieć w sprawach istotnych dla miasta. Tymczasem dzisiaj pokazujemy, jest z nami według mojej opinii najważniejszy, jeden z najważniejszych elementów tych kolegów, którzy reprezentują Prawo i Sprawiedliwość, jest z nami pan Roman Golec, kandydat do Rady Miasta właśnie z Prawa i Sprawiedliwości, który również jest reprezentantem dzisiaj tych wszystkich, którzy zadeklarowali również pomoc nam. Nie ma tutaj żadnej kolizji, bo państwo i tak sami zdecydujecie, kogo wybrać na urząd swojego burmistrza, zarówno na konkretnego kandydata w swoim okręgu, na konkretnego radnego. My proponujemy tylko tych ludzi, za których gwarantujemy. I to są ci nasi wszyscy przyjaciele, tak jak pan Golec, tak jak i nasi kandydaci do Rady Miasta. Wszyscy staramy się właśnie zbudować państwa zaufanie. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, po wielu latach sporów po tej stronie prawej udało się jakąś nić porozumienia zbudować. Wsłuchujemy się, szanowni państwo, w wasze głosy, w wasze problemy. Budujemy, chcemy budować lepszą przyszłość dla naszego miasta. I tak jak powiedziałem, dzisiaj rozpoczynamy oficjalnie taką szeroką debatę i chcemy, by taka dyskusja nad poprawą jakości naszego życia w poszczególnych okręgach odbywała się właśnie od dziś. Chciałbym podkreślić, powiedzieć o fundamentach tych najważniejszych wartościach, które reprezentuje nasz komitet. Pokazaliśmy, że ponad podziałami dla dobra obywateli, dla dobra regionu, dla dobra naszych mieszkańców potrafimy współpracować. Co jest, szanowni państwo, ideą samorządności? Ideą samorządności właśnie jest współpraca. Współpraca ponad podziałami, współpraca, która będzie, jeżeli państwo zaufacie, pozwolicie pełnić mi funkcję burmistrza miasta, ta współpraca będzie głównym mottem, głównym motywem przewodnim całej kadencji bycia właśnie na stanowisku burmistrza miasta. Współpraca, której w moim odczuciu w ostatnich latach zabrakło. Ona się może pojawiła na ostatnim takim etapie rządów w Międzyrzecu, kiedy władze miasta zobaczyły, że muszą, już nie mają innego wyjścia, muszą zacząć rozmawiać z przedstawicielami rządu tu w terenie, z przedstawicielami parlamentu, po to, żeby jakiś strumień pieniędzy mógł popłynąć do Międzyrzeca nieco szerszym strumieniem. Ale według mnie był to również ten czas poprzednich lat, to był ten czas stracony, kiedy tej współpracy i tego porozumienia nie było. Dlatego mówię o tej współpracy, dlatego mówię o tym fundamencie, dlatego mówię o tym, że to jest słowo klucz, które potrafi bardzo wiele zbudować. Zresztą tak jak w każdym ze środowisk, w tych najmniejszych jednostkach, w tych komórkach życia społecznego, jeżeli nie ma tej współpracy, to sami państwo wiecie, jak trudno cokolwiek stworzyć. W Międzyrzecu takiej współpracy nie było. W Międzyrzecu było zawsze takie patrzenie się jednego na drugiego w taki sposób, że jest moją konkurencją, więc burmistrz nie odzywał się do posła. Poseł nie bardzo miał możliwość zapukać do drzwi hermetycznie zamkniętego Urzędu Miasta, które nie było przychylne mojemu wówczas środowisku. I tak wyglądało to w ten sposób, że jedni mijali się z drugimi i tak naprawdę tracili na tym wszyscy mieszkańcy. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, słowo klucz, współpraca nie tylko między poszczególnymi stopniami samorządu, od tego gminnego, miejskiego, przez powiatowy i wojewódzki, ten sejmikowy, na czele oczywiście ze współpracą z rządem, bo rząd to gwarancja środków dla Międzyrzeca, dobry rząd, który rozumie politykę zrównoważonego rozwoju. Miejmy nadzieję, że ta polityka również będzie kontynuowana dalej tu na wschodzie. Oprócz tej właśnie współpracy między samorządami potrzebna jest jeszcze współpraca z obywatelami. To, czego w moim drugim odczuciu zabrakło w Międzyrzecu na tą chwilę, że postanowiłem wystartować w tych wyborach.
Bo współpraca z mieszkańcami, z obywatelami, to wsłuchiwanie się w głos mieszkańców, to wsłuchiwanie się w ich problemy, to rozwiązywanie tych problemów i to również pomaganie obywatelom w rozwiązywaniu ich trudnych tych spraw, z którymi sobie nie radzą. To również właśnie współpraca z mieszkańcami. Tej współpracy według mnie również w Międzyrzecu w ostatnich latach zabrakło. I nie ma na to, nie ma, szanowni państwo, na to naszej dalszej zgody, żeby miasto dalej było skonfliktowane. Myślę, że wszyscy ci, którzy do mnie przychodzili, chociaż odchodzący burmistrz twierdzi, że nigdy się do mnie z niczym jakby, no może nie tyle, że on się nie zwracał, ale że jakby nie uczestniczyłem w jakichś negocjacjach czy w tworzeniu jakichś koncepcji rozwoju miasta, co jest oczywiście nieprawdą, bowiem sam burmistrz odchodzący teraz z urzędu Zbigniew Kot przybywał do mnie do biura poselskiego w momentach, gdy ważyły się strategiczne decyzje odnoszące się do przyszłości naszego miasta i myślę, że czuł, a nawet jestem przekonany, że czuł i wiedział, że takiego wsparcia, nawet jak mnie o to nie poprosi, to że tego wsparcia i tak jako mieszkaniec Międzyrzeca, jako poseł ziemi międzyrzeckiej sam go udzielę miastu i za każdym razem tego wsparcia miastu udzielałem. Być może nawet nikt z państwa, z was o tym nie wiedział i nie wie do tej pory, jak wiele strategicznych rzeczy udało się osobiście na bazie porozumienia z premierem naszego rządu, Mateuszem Morawieckim, czy z poszczególnymi ministerstwami, ministrami, ile udało się dobrych rzeczy tutaj dla Międzyrzeca, dla okolicy załatwić, w cudzysłowie pozyskać. I dzięki temu nasze miasto między innymi dzisiaj się rozwija. Pomyślcie państwo, że gdyby nie środki rządowe, gdyby nie polityka zrównoważonego rozwoju, gdyby nie przeszło 100 milionów złotych, gigantyczne pieniądze, których budżet miasta sam nigdy by nie pozyskał w ostatnich latach z innych źródeł zewnętrznych, gdyby nie te pieniądze, nie te środki, które były dedykowane właśnie Polsce Wschodniej, właśnie Międzyrzecowi, okolicznym gminom, nasze miasto nie zrealizowałoby większości z tych realizowanych w tej chwili zadań. Nie byłoby na to szans. Oczywiście chwalą się tymi sukcesami wszyscy. Chwalą się tymi sukcesami, szanowni państwo, wszyscy. Tutaj mogę powiedzieć, że to na tym nawet opiera się ta obecna kampania pana, akurat zastępcy pana burmistrza Kota, pana Łysańczuka, który jakby no, opiera się również w dużej mierze, w zdecydowanej mierze na sukcesach tych, które nigdy nie byłyby możliwe, gdyby nie programy właśnie dedykowane dla Polski Wschodniej. Dzięki temu zmienia się oblicze naszego miasta, zmienia się oblicze naszego regionu. Przestajemy być nazywani Polską B. Ale to jest, tak jak mówię, sukces przede wszystkim nasz, tych, którzy wdrożyli taką koncepcję, a niekoniecznie władz miasta. Trudno wymienić jakieś zewnętrzne, gigantyczne środki, które pozyskało w trakcie 10 ostatnich lat nasze miasto. Tutaj ciśnie się nam na myśl jeszcze wcześniejsza, zbudowana wcześniej ta górka na żwirowni, na którą poszło kilka milionów złotych. Ale później przez tych następnych 10 prawie lat rządów pana burmistrza Kota i Łysańczuka tych sukcesów już wymienić i to jest bardzo trudno, te sukcesy. Ciężko jest nam teraz w głowie, jak tu państwo siedzicie i słuchacie nas w tej przestrzeni internetowej, ciężko jest państwu znaleźć takie wielkie, spektakularne inwestycje, które zostały zrealizowane. W tej chwili na koniec kadencji wmurowywany jest kamień węgielny pod halę sportową przy szkole numer 1, czy też chwali się obecna władza tymi właśnie 19 milionami z Polskiego Ładu pozyskanymi na odcinek budowy obwodnicy wschodniej, czyli tego wiaduktu.
Ale to są wszystko sukcesy nie tej władzy. To są sukcesy nie do końca tej władzy. To są sukcesy, na które zapracowaliśmy właśnie my, realizujący, tworzący program Polski Ład, właśnie dedykowany dla rozwoju Polski Wschodniej, z naciskiem na to, żeby Polska Wschodnia mogła się rozwijać. Czy te inwestycje zostaną zatrzymane? Mam nadzieję, że nie. Chociaż patrzymy z pewnym niepokojem, bo nadchodzące wybory to również wybory tych przedstawicieli do Sejmiku Województwa Lubelskiego. I tutaj również ponad podziałami będę zachęcał w następnych dniach Państwa do oddawania głosu na najlepszych kandydatów, którzy będą starali się władzę w Sejmiku Województwa Lubelskiego realizować, bo sami bez Sejmiku, bez pomocy środków zewnętrznych nigdy nie zbudujemy ani obwodnicy wschodniej, bo nigdy nas nie będzie na to stać, ani nie dokończymy innych zadań, o których za chwilę będę chciał Państwu powiedzieć. Nawiązując jeszcze raz do tej współpracy, której jestem gwarantem, chciałbym powiedzieć o tych gigantycznych pieniądzach, które zostały na szczęście odblokowane i które za chwilę, lada moment, również za pośrednictwem między innymi Sejmiku Województwa będą płynęły do Polski. Chcę, by te środki wspólnie z obywatelami, byśmy te środki dobrze, racjonalnie i mądrze mogli wydatkować. Nasza drużyna, drużyna, którą reprezentuję, mam nadzieję, że gwarantując za tę współpracę ze wszystkimi, pozwoli zrealizować ten cel, pozwoli te środki uczciwie, sprawiedliwie, jak powiedziałem, ponad podziałami wykorzystać. Nazwa naszego komitetu nie wzięła się przypadkowo, ponad podziałami. Chcemy wspólnie, ponad podziałami wdrażać nasz program, chociaż który jest bardzo rozbudowany, ale pokrótce do niego teraz przejdę. Chcielibyśmy go wspólnie, ponad podziałami wdrożyć i skorzystać ze wszystkich tych, którzy będą mogli w realizacji tego programu pomóc. Tu nie będzie obrażania się, czy radny Sejmiku Województwa będzie pochodził z Platformy Obywatelskiej, z Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy z Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkich tych ludzi, którzy sprawują najważniejsze funkcje w państwie, w naszym województwie, wszystkich tych ludzi znam osobiście. Wszyscy ci ludzie wiedzą o tym doskonale, że potrafię rozmawiać i pomagać wszystkim, którzy potrzebują tej pomocy. I wierzę, że ze wszystkich środowisk tych, które zbudują nową większość w Sejmiku i będą rządziły naszym Sejmikiem Województwa Lubelskiego, jestem w stanie ze wszystkimi tymi ludźmi rozmawiać. Bez względu na to, czy będzie to pan były poseł Stanisław Żmijan, czy będzie to przewodniczący Sejmiku Województwa obecny Jurek Szwaj, czy będzie to pani Barszczewska, czy będzie to pan były marszałek województwa Sławomir Sosnowski, który pochodzi z Radzenia. Są to wszystko ludzie, którzy na pewno dla dobra Międzyrzeca, jeżeli o tą współpracę poproszę, będą robili wszystko, by nam pomóc. Nie będę na pewno zamykał się na żadne środowisko. Nie jestem jakimś człowiekiem twardogłowym, który uwierzył w swoją moc, w swoją siłę i w jedną tylko nieomylną mądrość swojej formacji politycznej czy jakiejś partii i zamyka się na wszystkie inne środowiska. Zawsze z mądrymi ludźmi rozmawiałem, pracowałem i zawsze tym ludziom, nawet jak byli gdzieś w słabszej pozycji, również udzielałem im wsparcia. Przechodząc do programu pokrótce, szanowni państwo, zaczniemy od troszeczkę drobniejszych spraw. Od stworzenia w Międzyrzecu Podlaskim przyjaznego urzędu z taką przyjazną salą obsługi mieszkańca, z dostępem do wszystkich usług administracyjnych przez internet. Stworzymy taką grupę ludzi, która będzie mile przyjmowała nas wszystkich, którzy przychodzimy do Urzędu Miasta ze swoimi sprawami. To nie może być tak, że czujemy się takimi wrogami, gdy wchodzimy do urzędu. Muszą nas obsługiwać ludzie, którzy lubią ludzi. Ludzie, którzy lubią ludzi. To często jest takie trudne zadanie być człowiekiem, ale takich ludzi dzisiaj w administracji, w urzędzie potrzebujemy, by człowiek nie czuł się takim wrogiem, gdy przekracza próg Urzędu Miasta, ale po to, żeby wiedział, że ci ludzie, którzy tu pracują,
chcą nam pomóc. Chciałbym, by część z ludzi, którzy ze mną współpracują, którzy mają szeroką wiedzę, kandydatów na radnych, by stworzyli ze mną również w perspektywie ewentualnej zwycięskiej bitwy o Urząd Miasta po wyborach, by stworzyli ze mną taką grupę szybkiego reagowania ze specjalistami, z ekspertami, by usuwać te usterki, które się w mieście pojawiają, by sprawnie i szybko reagować na bieżące zagrożenia, żeby była taka grupa ekspertów, ludzi, która czuje potrzeby miasta i wie, jak je rozwiązywać. Infrastruktura drogowa, o której już poniekąd chciałem mówić przy okazji sejmiku województwa, który będzie strategicznie ważny dla budowy chociażby wschodniej obwodnicy i tych ciągów komunikacyjnych, skomunikowania Międzyrzeca z światem autostradowym, który za chwilę będzie przebiegał koło Międzyrzeca. Chciałbym, żeby również ta infrastruktura drogowa poprzez budowę nowych dróg w naszej okolicy i modernizację istniejących, by przyczyniła się do poprawy komunikacji, co oczywiście przyczyni się do również zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po naszych drogach. Ciąg autostradowy, który lada chwila będzie uruchomiony, spowoduje przypływ, powinien przede wszystkim spowodować przypływ do naszego miasta nowych inwestorów, nowych przedsiębiorców, co jest szansą, jakiej Międzyrzec nigdy nie miał. I tutaj dzisiaj myślałem, że będzie z nami, nie wiedziałem w jakiej formule go pokazać, ale myślę, że pokażemy go 27 kwietnia na kolejnym naszym spotkaniu tu w sali Kina Sława. Prezes, właściciel, jedyny, wyłączny właściciel targów międzynarodowych, targów wystawienniczych Expo na ulicy Prądzyńskiego w Warszawie, ta hala konferencyjna, która pełni taką rolę, taką wizytówkę Warszawy, jeżeli chodzi o wystawiennictwo. Prezes Grzegorz Słyszyk, z którym dzisiaj rozmawiałem na temat budowy w okolicy Międzyrzeca, bo raczej w Międzyrzecu nie znajdziemy tak obszernego terenu pod budowę centrum konferencyjno-edukacyjno-rozrywkowego. Chcielibyśmy stworzyć takie centrum na bazie współpracy właśnie z najlepszymi ludźmi, którzy się na wystawiennictwie, na targach międzynarodowych, na konferencjach znają najlepiej na świecie, którzy realizują wiele międzynarodowych projektów. Chciałbym, żebyśmy z Grzegorzem Słyszykiem stworzyli taką koncepcję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, gdy miasto wraz z gminami stworzy taki ośrodek, który będzie mógł taką rolę pełnić. Łącznie z poszerzeniem go o tory do szybkiej jazdy, o pewne koncepcje, nie tylko te biznesowe, konferencyjne, ale także o profesjonalne lodowiska, miejsca do rekreacji. Chcielibyśmy właśnie z prezesem Słyszykiem na ten temat rozmawiać. Rozmawiałem dzisiaj również z wójtem Piotrem Kazimierskim, który wskazał korytarz dróg między Żwirowniami, czwórką i piątką, bodajże między Berezą, szóstką, tam w stronę Zachajek, z terenami, które mogą być przeznaczone pod tego typu inwestycje. Chcielibyśmy również z wójtem Kazimierskim podpisać taki list intencyjny, czy to z prezesem Słyszykiem po zwycięskich wyborach, czy też między nami i samorządowcami, jeżeli będziemy dalej pełnili te funkcje i panowie wójtowie. Chcielibyśmy stworzyć takie dobre, przyjazne środowisko właśnie do tworzenia biznesu, wielkiego biznesu, po to, by w tej części Polski Wschodniej móc naprawdę wykorzystać ten potencjał Międzyrzeca Podlaskiego. Czyli promować produkty, móc tam organizować wydarzenia, nie tylko te lokalne, ale także w skali ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej. I tutaj są partnerzy, są ludzie, którzy się na tym znają, którzy będą chcieli nam udzielić w tym wsparcie. I tak jak powiedziałem, lotność wójtów, między innymi lotność wójta Drelowskiego, bardzo odważnego człowieka, który dzisiaj właśnie wspomniał o tym ciągu komunikacyjnym, o tej nowej drodze, którą budują razem z gminą Międzyrzec Podlaski. I będę chciał pomyśleć, jak stworzyć to połączenie właśnie z tą drogą, by poprzez czy Gorzelnię, czy przez otoczenie
ulicy tam z boku, ulicy Adamki, pod wpięciem się podziemnym, pod torami, będę chciał stworzyć właśnie taki korytarz, który będzie prowadził do autostrady i będzie mógł być takim świetnym pasem do skomunikowania miasta z najważniejszą autostradą, która pozwoli nam otworzyć się na nowych inwestorów. Bo tam, gdzie są dobre drogi, tam, gdzie jest w miarę tani prąd, tam się lokuje biznes, tam się lokują inwestycje, tam można tworzyć przestrzeń do rozwoju biznesu, a co za tym idzie, do budowy nowych miejsc pracy. Nie zapominamy, szanowni państwo, również o takich drobniejszych rzeczach. Przejdziemy teraz troszeczkę niżej do budowy nowych ścieżek rowerowych, bo one są też ważne dla państwa, do budowy dodatkowych chodników, które również przyczynią się do zadbania o bezpieczeństwo. Ale również nie zapominamy o kulturze, o edukacji, o seniorach. Istotnym elementem będzie doposażenie szkół w nowoczesne rozwiązania. Tutaj w Międzyrzecu i na Lubelszczyźnie tydzień temu była delegacja z Teksasu, innowacyjna firma, z którą współpracuję również od lat, eksperci w dziedzinie edukacji, którzy wdrażają naukę języka angielskiego, matematyki, nowoczesne formy nauczania, uczenia się języków obcych. Przyjechały panie, które były wizytowały tutaj nasze województwo i Międzyrzec. Byliśmy również w WIPASZ-u, oglądaliśmy potencjał tego przedsiębiorstwa, wsłuchiwaliśmy się w potrzeby, które mają duzi przedsiębiorcy w Międzyrzecu, żeby również pomóc im rozwijać się tutaj w Międzyrzecu. I te panie również mają wiele pomysłów, jak unowocześnić, jak doposażyć w najnowocześniejsze technologie właśnie nasze międzyrzeckie szkoły. Szkoda, że nie mieliśmy możliwości być i prowadzić tych zajęć w szkołach w Międzyrzecu z racji wiadomych. Nikt by nas tam nie wpuścił. Dlatego też posiłkowaliśmy się wizytą właśnie w przyjaznym Drelowie. Dzisiaj żartowaliśmy z panem wójtem, że jeżeli Międzyrzec będzie dalej pozostawał w takim marazmie jak do tej pory, to niedługo zostanie wchłonięty przez sąsiednie gminy. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że wspólnie z gminami stworzymy takie małe Trójmiasto i będziemy razem z gminą Międzyrzec, z gminą Drelów, a może nawet jeszcze szerzej, mogli rozwijać nasze miasto w oparciu o, kolejny raz użyję słowa klucz, o współpracę. Oto motto mojej działalności, całej w zasadzie, bo nie tylko dziś, ale także w Sejmie realizowanej, współpracy ze wszystkimi. Powołamy również, szanowni państwo, Centrum Edukacji Przeciwpożarowej, by wspierać młodzieżowe drużyny pożarnicze w naszym mieście, by wykorzystać potencjał młodych ludzi, by uczyć ich pomocniczości właśnie w tych wszystkich sprawach, bolączkach, które często w ramach zagrożeń się pojawiają. Zaplanujemy również organizację wielu uroczystości. Myślę tu o tych sprawach w tej chwili kulturalnych, mianowicie o przywróceniu, to gdzieś też u jednego z kontrkandydatów, u pana Mironiuka, było poruszone parę dni temu, o przywróceniu chociażby zespołu Dzieci Podlasia do życia, reaktywacji, czy też wykorzystania potencjału muzyków szkoły muzycznej, by otworzyć orkiestrę dętą, by nie przyjeżdżali artyści nie wiadomo skąd na 2-3 razy do roku jakieś uroczystości patriotyczne do Międzyrzeca, żeby zagrać, ale po to, by odtworzyć te rzeczy. Tutaj przypomina mi się z Ryszardem Kornackim prowadzony ogólnopolski konkurs, który był konkursem literackim na bardzo wysokim poziomie. On został również zaniedbany i nie było komu go prowadzić. W tej chwili upadł. Nie jest ten konkurs realizowany. Więc wszystko w Międzyrzecu po kolei padało przez te lata. Dzisiaj burmistrzowie jeden drugiego, drugi pierwszego dorwali się do mikrofonów, chwalą się planami, co to nie zrobią. Tymczasem 10 lat zamykania, niszczenia, dorobku całych pokoleń, poprzednich pokoleń Międzyrzeczan. Pora, szanowni państwo, z tym skończyć. I tak jak powiedziałem, powierzyć tę misję odbudowy
póki jeszcze jest co odbudowywać ludziom, którzy trzymają się swojego słowa i którzy danego słowa przestrzegają. W związku z tym, że tak jak powiedziałem, w Krajowym Planie Odbudowy pojawiają się dostępne zewnętrzne środki, należy bardzo szybko pozyskać te środki i powołać wyspecjalizowany referat właśnie zmierzający do pozyskiwania tych środków zewnętrznych. To nie jest tak, że sam jeden, tak jak jest określany pan Łysańczuk, w zasadzie najmocniejszy według mnie, w mojej ocenie, z moich kontrkandydatów, bo największa promocja idzie właśnie dla tego pana. My mamy niewspółmierne środki, żeby prowadzić promocję. Niemniej jednak ten kandydat określa się autorem wszystkich sukcesów pozyskiwania wszelkich możliwych sukcesów, które się pojawiają. Taki cudotwórca, który sam jeden ponoć odpowiada za pozyskanie środków. Musicie państwo pamiętać, że środki rządowe, które przekazywaliśmy naszym samorządom, to były środki bardzo proste do pozyskania. Tu nie trzeba było być żadnym geniuszem. Wszyscy wójtowie, którzy aplikowali o te środki dostawali z budżetu państwa. Tu nic odkrywczego, ani pan Łysańczuk, ani pan Kot w ostatnich latach wielce z wielkich jakichś spektakularnych zadań nie zrobili, nie osiągnęli. To jest teraz takie zaklinanie, czarowanie rzeczywistości. Chcemy, by taki wyspecjalizowany referat, bo ani ja sam nie pozyskam takich środków zewnętrznych, bo musi to być grono specjalistów, muszą to być najlepsi z najlepszych. To samo, co mówiłem przy centrum tym, które miałoby powstać w okolicy Międzyrzeca. Ale również do tego są potrzebni najlepsi z najlepszych. Ci, którzy potrafią te środki pozyskiwać i którzy są profesjonalistami w tej dziedzinie. I to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, żeby taka komórka powstała. Nie, że Duszek czy inny będzie się chwalił za 5 lat, że gdzieś parę złotych pozyskał na takie czy inne zadania. To muszą być ludzie dobrze opłacani, którzy wiedzą, że za konkretnymi dziesiątkami pozyskanych milionów stoi również dobrze opłacana dla nich praca i opłaca się to robić. Skomunikujemy, tak jak powiedziałem, szanowni państwo, Międzyrzec z tym światem autostradowym za pośrednictwem gminy Międzyrzec. Przyjrzymy się, jak to wygląda w tej chwili na mapach. Dostosujemy do tego ciągi komunikacyjne wokół Międzyrzeca. Tak jak powiedziałem, nie boimy się wielkich wyzwań. Jeżeli stoi zakorkowane partyzantów i od 10 czy kilkunastu lat nikt nie ma pomysłu na to partyzantów, my ten pomysł pokażemy. Jeżeli będzie trzeba się przebić pod torami, gdzieś za strażą, tam na tym tak zwanym Sarajewie, bliżej parku, jeżeli będzie potrzeba taka, przekopać się pod torami, zrobimy wszystko, żeby z koleją te zaniedbania, które zostały zrobione w tej chwili, wykonać. Jeżeli Łuków potrafił sobie przekopać tory, to Międzyrzec niczym się nie różni od Łukowa, żeby również móc mieć bezpieczne przejazdy, sprawną komunikację, bo w ramach zagrożenia, sami państwo doskonale wiecie, może dojść bardzo szybko do tragedii. Oby do tej tragedii w miesiącach wakacyjnych nie doszło, bo być może wielu ludzi będzie musiało zginąć, zanim jakaś karetka kilkadziesiąt minut dookoła będzie jechała, żeby przejechać na część Międzyrzeckich Jeziorek w razie jakiejś katastrofy czy zagrożenia. Musimy o tym wszystkim pamiętać już dziś i musimy reagować nie z 10-letnim tempem myślenia o tym, że dzisiaj panowie zamykają przejazd kolejowy i nie ma winnego, tylko jeżeli coś wykonamy nieprawidłowo, to poniesiemy za to swoje konsekwencje. Tymczasem dzisiaj nie ma nikogo, kto by ponosił konsekwencje za zamykanie, niszczenie tego, co w Międzyrzecu jest niszczone. Chcielibyśmy właśnie dlatego wybudować szybko nowe odcinki dróg. Ten proces trzeba natychmiast usprawnić i na tym będę koncentrował również ewentualną swoją kadencję na urzędzie burmistrza miasta. Z drobniejszych z kolei spraw przejdziemy do energooszczędnego oświetlenia LED-owego, centrum miasta z pięknymi, prezentującymi się pięknie lampami. Jeżeli w tych miejscach, w których nie ma dobrego oświetlenia, stworzymy to oświetlenie. Będziemy wszędzie rozwiązywać te problemy nierozwiązane. Bo przeglądając ulotkę pana Kota,
sprzed 5 lat, mam ją przy sobie. Niestety większość z tych rzeczy, które są wymienione na tej ulotce razem dla dalszego rozwoju, nie zostały według mnie, w mojej ocenie, do końca tak, jak mogłyby być zrealizowane. Więc w zasadzie moja kadencja będzie się opierała również na poprawieniu błędów tych ludzi, którzy Międzyrzecem w tej chwili jeszcze zarządzają przez kilka tygodni. Duże zadania inwestycyjne to często wyzwania przekraczające nasze możliwości finansowe, stąd, jak wspomniałem, potrzeba powołania referatu do pozyskiwania środków zewnętrznych. Tak jak powiedziałem, potrzebne są nam tereny pod produkcję, pod handel, pod usługi. Stworzymy zatem plan ogólny zagospodarowania przestrzennego, by Międzyrzec dawał możliwości rozwoju przedsiębiorcom, by mogli tworzyć właśnie nowe miejsca pracy. Zgodnie z zarządzeniem mają do końca przyszłego roku opracować plan. Kolejna sprawa to taka, już o tym też wspomniałem delikatnie, trochę hipokryzja ze strony pana Kota, który nie pamiętał, jak przychodził do biura poselskiego posła Marcina Duszka i prosił o wsparcie. Dzisiaj gdzieś w jakichś oświadczeniach w internecie pisze, że poseł się w nic nie angażował, nic nie robił dla Międzyrzeca i w zasadzie ten zarzut, że Duszek nic nie zrobił do Międzyrzeca, nie wiem, czy już mam się z tego zarzutu śmiać czy płakać. Niemniej jednak na razie panowie dorwali się do wszystkich sukcesów, jakie dzięki rządowi i posłowi miasto Międzyrzec miało. Dorwali się do tych sukcesów i, jak to się mówi potocznie, dorwali pchłę i jechaliby na niej jak na koniu. No tak niestety dzisiaj wygląda ta sytuacja. Hipokryzja i amnezja, ale także psychoza strachu, szanowni państwo, która przetacza się przez miasto. To jest kolejne bardzo niepokojące zjawisko. Nie może być tak, że wiceburmistrz czy inni urzędnicy, którzy realizują swoją misję bycia burmistrzami miasta, mogą zastraszać tych, którzy gdzieś tam powieszą czyjś baner obok czyjegoś innego, że musisz go ściągnąć, bo będzie to i tamto. Niewyobrażalne jest to dla mnie, żeby kogokolwiek czymkolwiek straszyć, ale jeżeli ktoś straszy takimi pierdołami, to pokazuje swoją małość. Czegoś takiego być nie może. I ta psychoza strachu poprzez Urząd Miasta, poprzez szkoły, poprzez nauczycieli, poprzez ludzi, którzy pracują w administracji, czy poprzez członków rodzin, którzy mają kogoś, kto pracuje, jest zależny od Urzędu Miasta, ta psychoza strachu jest. Chciałbym powiedzieć państwu, byście się nie bali, ten czas strachu powoli mija. On jeszcze potrwa kilka tygodni, ale on, mam nadzieję, już lada dzień zakończy się. Zakończy się bezpowrotnie, bo na strachu jechać nie można. To już lepiej jechać na tej pchle i jakby na koniu. To już niech tym się panowie zajmą, a nie niszczeniem ludzi, łamaniem kręgosłupów, strachem tym, że będą kogoś zwalniać i tak dalej. Tak jak powiedziałem wczoraj kolegom z Komitetu Ponad Podziałami, kolegom z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, nie ma czegoś takiego, że będziemy zwalniać, czy ja jako burmistrz miałbym zwalniać kogoś, kto ma inne zdanie. Doceniam bardzo tych, którzy merytorycznie, albo nawet czasem i trochę mniej, ale jednak mają inne zdanie, prezentują inne zdanie niż to, które byśmy chcieli my jako my usłyszeć. To są ludzie też, którzy mają pewną odwagę i trzeba doceniać ludzi, którzy myślą w sposób nieco inny. To nie może być tak, że się straszy tego czy innego pracownika Urzędu Miasta, że jest za tamtym czy innym kandydatem i dlatego będzie ponosił jakieś z tego tytułu reperkusje, będzie musiał być może po wyborach zwolniony, jeżeli nie daj Boże, ci panowie dalej rządziliby, mieliby wpływ na nasze miasto. Wiem, że tym wystąpieniem nie przysparzam sobie może zbyt wielu przyjaciół, zwłaszcza w obecnie rządzącym obozie władzy w Międzyrzecu, ale jestem gotowy, szanowni państwo, w najbliższych dniach odeprzeć atak, który się na pewno pojawi. Była kiedyś taka brudna kampania, nie wiem, czy w 10, czy w 14 roku, kiedy był burmistrzem chyba wtedy pan Grzyb,
gdzie gdzieś tam jakieś paszkwile pojawiały się w ostatniej chwili, już nawet nie pamiętam o czym, to były jakieś bzdury na z kolei bodajże, nie wiem, czy na pana Lesiuka, czy jak. W każdym razie spodziewam się, że w najbliższych tygodniach tym, że nie przysparzam sobie przyjaciół, tym, że w ogóle ośmieliłem się wystartować i wywrócić ten stolik przygotowany przez panów włodarzy do kontynuacji marazmu w mieście, więc spodziewam się takich również bardzo mocnych ataków. Już gdzieś one w internecie czy pocztą pantoflową są rozsiewane. To są totalne bzdury od tego, od takich no, głupot, całkowitych głupot, ale trzeba o nich też również powiedzieć, żeby powoli państwa przygotować, że być może jestem najpoważniejszym kontrkandydatem dla tych panów, więc na pewno będę w sposób najbardziej jaskrawy niszczony. Więc na pewno będą wywoływane bajki, które nie wiem, czy jest sens opowiadać o nich, ale na pewno się pojawią. Bo tak jak powiedziałem raz za kampanii pana Grzyba, pojawiły się jakieś wtedy, jak była ta kampania. Nikt oczywiście się nie przyznał do wypuszczania jakichś durnot. Nawet nie pamiętam czym, jaka była treść tych jakichś oskarżeń w przeciwieństwie do właśnie burmistrza bodajże chyba Lesiuka. Ale takie ataki będą. Taki list najprawdopodobniej przed samą ciszą wyborczą zostanie gdzieś wypuszczony. Najprawdopodobniej, szanowni państwo, będzie podjęty atak właśnie na moją osobę i mam nadzieję, że my ten atak odeprzemy. Na pewno będzie to stek bzdur, powiedzmy w stylu no, całkowicie jakichś takich bajek z mchu i paproci. Także będzie to na pewno zrobione, bo widzimy, jak przeciwnicy moi polityczni, ci, którzy startują obecni właśnie, zwłaszcza tutaj w tym boju wyborczym, jak bardzo się boją mojej kandydatury. Samo to mówienie, co Duszek zrobił, nic nie zrobił, to moje pytanie jest, co ci panowie zrobili? Co oni w zasadzie zrobili dla miasta? Wszyscy pozostali kontrkandydaci. Co oni zrobili dla miasta? Mógłbym odwrócić to pytanie, bo ja jestem w stanie się obronić 3 kadencjami ciężkiej pracy w Sejmie i tym, co jako poseł partii rządzącej zrobiłem dla Polski Wschodniej. Czy ci panowie zrobili coś więcej? Nie sądzę. Nie sądzę i myślę, że nie mają się czym kompletnie pochwalić. Podczepienie się pod tą pchłę i jazda jak na koniu niestety jest już troszeczkę nudną opowieścią. Ale tak jak powiedziałem, szykujemy się również na taki frontalny atak. Atak, którego nikt nie podpisze. Jakiś paszkwil, jakąś durnotę. I mam nadzieję, że to odeprzemy. Mam nadzieję, że to odeprzemy. Już dziś, tak jak powiedziałem, gdzieś w internecie ktoś pisze, że jakaś kostka przed ambasadą urody przy cmentarzu leży, że przecież to burmistrz powinien tą kostkę posprzątać, bo wygląda jak na wschodzie, jak u ruskich, czy tak będzie dbało miasto. A to, że jestem tak zwanym pedałem, czy też gejem, z czego nigdy bym o niczym bym takim nie pomyślał, zawsze, szanowni państwo, miałem taką orientację, jaką mam, ale no takie rzeczy będą w przestrzeni medialnej. Dlatego może jest to niesmaczne, może jest to w sposób humorystyczny teraz przeze mnie mówione, ale takich bajek, które przez miasto już idą, jest bardzo dużo. Samochód ostatnio kupowałem chyba z 10 lat temu. Teraz słyszę, że że handluję samochodami, że nie odprowadzam cła. A to, że wujka zamknąłem w zakładzie i przejąłem jego mieszkanie. Więc, szanowni państwo, takich durnot całkowicie niepokrywających się z rzeczywistością będzie bardzo dużo. Będzie bardzo dużo, na to się również jako kandydat przygotowuję. Tak jak powiedziałem, wiem, że nie przysparzam sobie tym startem przyjaciół. Na pewno jest zagrożona grupa interesów, która grube miliony złotych w Międzyrzecu w sposób taki, żeby był odpowiedni, zagospodarowuje. Te środki są wydawane. Chciałbym, żeby były te środki wydawane w sposób transparentny, przejrzysty, z rejestrem umów, w pełni przejrzyste miasto. To jest to miasto, o które próbowałem walczyć w 2010 roku jako młody kandydat, gdy nikt nie chciał wystartować.
na burmistrza Międzyrzeca. Wówczas minister Abramowicz poprosił mnie, żebym nie startował do sejmiku, żebym zawalczył o Międzyrzec, bo nie było nikogo chętnego. Wszyscy kandydaci się wycofywali i wówczas pierwszy raz próbowałem podjąć tą walkę o miasto przejrzyste, o miasto poza siecią takich kombinacji nepotyzmu, niejasnych przetargów. Z tym zawsze walczyłem i mam nadzieję, że również teraz uda mi się o to dalej, o tę przejrzystość w naszym mieście zawalczyć. Tak jak powiedziałem, nie będzie prosto. Proszę, szanowni państwo, was o taki świadomy wybór, o to, żebyśmy dokonali pogłębionej analizy właśnie, zwłaszcza teraz spośród naszych programów, spośród tych wszystkich kandydatów jest nas bardzo dużo. Prosiłbym, żebyście zobaczyli, co zostało realnie zrobione z wypowiadanych słów, z obietnic wyborczych, czy pana Kota, czy pana Łysańczuka. Praktycznie jedno wielkie nic. Tak można byłoby to w skrócie powiedzieć. Przejazd kolejowy, tak jak powiedziałem, zamknięty. Hala specjalnie gdzieś tam kończona przed wyborami, jeszcze nie dokończona. Dzieci Podlasia zamknięte, orkiestry brak i tak dalej, plus wiele innych tematów. Cóż powiedzieć, szanowni państwo? Tak jak powiedziałem, rozwój Zatorza jest istotny, czyli Adamki, nowe ciągi komunikacyjne, nowe drogi, nowy basen. Tu myślę o lokalizacji koło Straży Pożarnej, bo tam gdzieś chyba z tego, co mamy wiedzę, są takie możliwości, żeby ulokować pewne inwestycje właśnie, które poszerzą nam tą ofertę żwirowni, przekierują ją nieco tutaj bliżej parku, tym bardziej, że jest szkoła duża podstawowa, która również mogłaby z takiej infrastruktury korzystać. Tu przypominamy sobie basen, gdzie gdzieś tam ponoć w ostatnich latach przy remoncie, ileś razy remontowany, spadały jakieś płytki na po prostu do basenu, nie były dobrze przyklejone, zamontowane. Pieniądze, które trafiają na zbędne remonty, pieniądze, które wypływają niepotrzebnie z miasta, fuszerka, na to sobie nie możemy pozwolić. Musimy pilnie zmienić tę sytuację. Kończąc, szanowni państwo, chciałbym jeszcze raz podziękować za odwagę tym wszystkim, którzy przyszli dzisiaj, tym wszystkim niezależnym kandydatom, którzy dzisiaj startują, tym wszystkim kandydatom z Prawa i Sprawiedliwości z listy. Tak jak powiedziałem, dla mnie jest to wielka dzisiaj radość, że jesteście państwo z nami. Jest pani Iwona Szczęch, jest, tak jak powiedziałem, pan Roman Golec. Są kandydaci zdalnie, którzy z nami się łączą. Pan Grzegorz Łukomski, który startuje z list PiSu. I ci, którzy się do nas właśnie powoli przekonują. Oczywiście za chwilę będzie uderzenie, że jeden się wyłamie, czy dwóch. No to powiedzą, że wszyscy przecież nie poparli. No to jakie to zjednoczenie. Szanowni państwo, wszystkiego idealnie zrobić się nie da, ale dziękuję za odwagę tym z państwa, z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, którzy zarówno zdalnie, jak i tutaj na sali dzisiaj są ze mną, żeby pokazać tą właśnie jedność tych sił, może nawet niekoniecznie nazywając je prawicowymi, czy jakimiś mocno utożsamianymi z jakąś formacją polityczną, ale po prostu ludzi, którzy mają odwagę sięgnąć po nasze miasto, rządzić tym miastem, bo wiadomo, że Rada Miasta musi być bardzo mądra. To muszą być mądrzy ludzie. Oni muszą być o wiele mądrzejsi niż nawet osoba samego burmistrza, który pełni funkcje wykonawcze. To oni uchwalają prawo, oni stanowią to prawo w Międzyrzecu, właśnie nowa Rada Miasta. Ludzie nieprzestraszeni. Ludzie, którzy nie będą się bali powiedzieć nawet mi, jeżeli by udało się tą władzę sprawować w Międzyrzecu, którzy są w stanie również powiedzieć dla mnie, że coś źle robię i na to nie pozwolą. Dzisiaj potrzeba nam takich ludzi. Potrzeba nam odwagi, potrzeba nam współpracy, potrzeba nam determinacji, by osiągnąć te wszystkie cele. Dziękuję, tak jak powiedziałem, wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, Urzędu Kultury, tym wszystkim jednostkom, którzy nie są w łatwej sytuacji dzisiaj, którzy są w takiej sytuacji bardzo trudnej, tak jak powiedziałem, psychoza strachu nad instytucjami jest. Ludzie się niestety obawiają, ale mam nadzieję, że ten strach lada chwila po świętach przeminie.
przeminie i nigdy już nie powróci. Cieszę się też, że jesteśmy w miarę widoczni w cyberprzestrzeni. Dziękuję transmisji tych mediów, które są dzisiaj z nami. Beeper TV, tutaj stacja, która nadaje na tym paśmie Liquidu, tej telewizji internetowej. Także Międzyrzec Info, także pan Werpachowski, który realizuje dzisiejszą transmisję, także również Słowo Podlasia i wszystkie, również wspólnota też była dzisiaj zaproszona na dzisiejsze wydarzenie. Więc dziękuję, szanowni państwo, wam wszystkim, którzy transmitujecie te kilka słów, które gdzieś z głowy w moich myślach, może nieco chaotycznie, ale są zaprezentowane w taki sposób od serca. Od serca, bo nasz program to jest właśnie taki program od serca. I na koniec, przed koncertem, bo już pewnie państwo jesteście nieco zmęczeni tym moim troszkę przydługim może wystąpieniem. Tu widzę, jeszcze jedna kartka z programem się znalazła, a tu jeszcze druga, ale myślę, że to już na drugi odcinek, na 27, bo 27 mamy już zaplanowane jeszcze też ciekawsze wydarzenie. Mam nadzieję, że dojdzie do debaty publicznej. Jakby nie mam się czego wstydzić, nie mam się czego obawiać. Nic złego przez ostatnich 20 lat pracy w samorządzie, w Sejmie, nic złego dla żadnego z państwa nie zrobiłem. Zawsze pracowałem dla dobra mieszkańców Międzyrzeca, więc z podniesionym czołem mogę przystąpić do debaty tu na tej scenie. Mamy zarezerwowaną, wynajętą salę na 27 marca za niecałe 9 dni, tak? 27 w Wielką Środę po mszy. Jeżeli ktoś będzie chciał uczestniczyć, to może spokojnie na 18, tak jak dzisiaj, sobie przyjść i wziąć udział właśnie w takiej debacie, którą zaproponuję. Jutro pójdą pisma do wszystkich kandydatów, którzy startują na urząd burmistrza, do tych, którzy są z innych komitetów, dostaną lada chwila te zaproszenia. Jeżeli na nie odpowiedzą, spotkamy, siądziemy, będziecie mogli państwo pytać, rozmawiać. Nie boję się dyskusji, nigdy się jej nie bałem. Zawsze lubiłem słuchać trudnych też pytań. Nigdy ich tych pytań nie ustawiałem. Nie było reżyserowania jakiegoś scenariusza, że ten ma pytać, tamten ma nie pytać. Zawsze jestem gotowy na tą dyskusję, na współpracę, tak jak powiedziałem, która będzie fundamentem całej mojej kadencji. Teraz, szanowni państwo, zaproszę na scenę Działamy Ponad Podziałami, więc zaproszę na scenę tych przedstawicieli, których dzisiaj mamy w pośpiechu, w tempie, bo tak jak powiedziałem, nowa sytuacja. Nikt się nie spodziewał, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości wycofa się z walki o fotel burmistrza. Jest to nowa sytuacja. Ona, myślę, ułatwi również mi pozyskanie elektoratu prawicowego, tego elektoratu, który nie będzie się zastanawiał, czy ma głosować na mnie, czy na pana Skulimowskiego. Dzisiaj już tego dylematu nie ma. Jedynym przedstawicielem prawicy, tym, który nie schował, nie ukrywał się, ja, szanowni państwo, nie ukrywam swojej legitymacji, jestem dalej członkiem Komitetu Politycznego, jednego z najważniejszych ciał statutowych organizacji. Nikt mnie z Prawa i Sprawiedliwości nie wyrzucił, nic złego, żadnych przekrętów nie narobiłem. Jestem dalej członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Nie wstydzę się tej legitymacji, bo dzięki tej legitymacji do Międzyrzeca między innymi przypłynęło ponad 100 milionów złotych. Uważam, że jakby każdy z Platformy, z PSL-u przywiózł tu 100 czy 150 milionów złotych, bylibyśmy na innym etapie rozwoju naszego miasta. Więc nie jestem osobą, która będzie nagle udawała, że tym członkiem Prawa i Sprawiedliwości nie jest. Na listach wyborczych będę oznaczony jako członek Prawa i Sprawiedliwości, bo uważam, że to byłoby wielkie oszustwo, gdybym się tej legitymacji wyparł. Olbrzymie środki, które Międzyrzec rozwijają, budują hale, budują środki rządowe, które były tutaj na remont tej sali przeznaczane, środki, które były przeznaczane na pałac, środki, które były przeznaczane na budowę dróg w Międzyrzecu. Dzisiaj Roman Golec też wspominał z panem Zaniewiczem, którzy startują z okręgu
tutaj przy ulicy Partyzantów wspominali, że były budowane też między innymi tam, nie tylko tam, ale w całym mieście, drogi z Polskiego Ładu, z tego rządowego programu, który uruchomiliśmy z premierem. Dzisiaj byłoby to wielce chamskie i niegodziwe, gdybym się wypierał w swojej przeszłości. Nie można tego robić i uważam, że ci kandydaci, którzy to zrobili, pokazali, że są mało odważnymi ludźmi, którzy korzystali z Prawa i Sprawiedliwości, a nagle się od Prawa i Sprawiedliwości odcinają. Ja mogę współpracować, tak jak powiedziałem, ze wszystkimi. Z Platformą, z PSL-em, z Lewicą, wszystkich posłów, ministrów znam. Z nimi pracowałem przez blisko 10 lat. Tymi, którzy pełnią dzisiaj najważniejsze funkcje w państwie, może poza Tuskiem, jego na szczęście nie znam, ale z wszystkimi pozostałymi jest wielu merytorycznych ludzi, którzy są z innych opcji politycznych i wiem, że ci ludzie często patrzą tak jak ja w sposób poprzez pryzmat współpracy i dobra drugiego człowieka, a nie, że jesteś z innej partii, to ja już z tobą nie będę rozmawiał, nie będę ci pomagał. Jest to dla mnie obce, ale jest to też obce dla wielu normalnie myślących w Polsce ludzi. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na scenę w pierwszej kolejności panią Iwonę Szczęch, która do nas doszła. Proszę bardzo, zapraszamy. Zapraszamy pana Romana Golca, który również startuje z Prawa i Sprawiedliwości. Pozdrawiamy od tych, którzy dzisiaj w ostatniej chwili nie zdążyli do nas dojechać i zapraszamy do nas tych, którzy, jeżeli są jeszcze, którzy startują z Prawa i Sprawiedliwości, o też zapraszamy. Szanowni Państwo, zobaczcie, jaka jest klasa moich kandydatów na radnych z Komitetu Ponad Podziałami. W innym komitecie już by się obrazili, że to my powinniśmy być tu najważniejsi i tak dalej, i tak dalej. To, szanowni Państwo, to my wybierzemy tych, którzy zechcą sprawować tę funkcję radnych miasta. To Państwo, im więcej tych ludzi jest, tym większa jest gwarancja, że odbijemy miasto. Że na przykład w okręgu u pana Zaniewicza i pana Golca, przez to, że jest ich kilku, że być może kandydat, który jest z innej opcji w tej chwili radnym, że być może pokonamy go i będziemy mogli mieć swojego radnego. Jeżeli będziemy mieli większość w Radzie Miasta, przed nami jest piękna przyszłość dla Międzyrzeca. Dlatego dziękuję, dziękuję, że jesteście Państwo razem z nami i czego się spodziewam? Oczywiście spodziewam się tego, że za chwilę ktoś, kto sobie również wymyślił inną strategię na Międzyrzec, jeżeli chodzi o poparcie PiS-u, może PiS za chwilę w osobie jakichś dygnitarzy będzie chciał popierać kandydatów Platformy czy innych. Tymczasem ja pokazuję, że ludzie, mieszkańcy, ci, którzy startują z list PiS-u, mają odwagę, żeby wesprzeć mnie jako posła trzech kadencji, który Prawo i Sprawiedliwość reprezentował na ziemi międzyrzeckiej. Dlatego za tą właśnie postawę, za odwagę bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Proszę przekazać też podziękowania swoim kolegom. I zobaczcie, tak jak powiedziałem, nie obrażają się moi kandydaci z Komitetu Ponad Podziałami, bo to wyborcy wybiorą, kto ma być radnym miasta. My pokazujemy dzisiaj szeroki front, że dla dobra miasta jesteśmy w stanie ponad podziałami rozmawiać i walczyć o Państwa głosy. Zapraszam Patryka Wawrucha do nas również. Pokrótce proszę najpierw panią Iwonę jako kobietę, żeby powiedziała, z którego okręgu w dwóch zdaniach startuje i będziemy po kolei się przedstawiali i co nieco powiedzieli naszym tutaj mieszkańcom o sobie. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Pan Marcin już tak ładnie mnie przedstawił. Nazywam się Iwona Szczęch. Jestem nauczycielem języka polskiego z 38-letnim stażem na tym stanowisku. Pan Marcin jest moim uczniem. Tym bardziej jest mi bardzo miło, że jest wychowankiem szkoły podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim imienia Jana Pawła II. Ma pięknie ukształtowane wartości i w takim duchu tutaj przekazuje te wartości do Państwa, czego mam okazję bardzo często doświadczać. Idąc tutaj na to spotkanie, nie wiem jak mam mówić, Marcin, panie Marcinie, przyniosłam taki piękny dokument, który jest w moich zbiorach.
poseł na Sejm, pan Marcin Kamil Duszek, składa podziękowanie pani Iwonie Szczęk za przygotowanie uczniów, zaangażowanie oraz pomoc przy organizacji konkursu misyjnego Mam Misję. Było to 1 czerwca. Uczniowie na tym bardzo skorzystali. Ta współpraca była zawsze piękna, otwarta i bardzo sobie tę współpracę ceniłam. Dlatego wybierając tę drogę tych wartości, którą krzewi pan Marcin wśród młodzieży, no jest mi ona bardzo, bardzo bliska. Serdecznie dziękuję. Ja startuję z okręgu wyborczego numer 2. Jestem z ulicy Brzeskiej. Ci, co mnie znają, wiedzą, że jestem ogromnym społecznikiem. Tak, najpierw po przyjeździe do tego miasta było harcerstwo, PO komendanta Chówca, w szerokim zakresie działalność w Solidarności. Jestem 25 lat przewodniczącą. I powiem państwu, że widząc Marcina jako kandydata, przypomniałam sobie, jak byłam delegatem regionu Mazowsze i zwrócili się do mnie młodzi ludzie. Powiedzieli mi takie piękne słowa, że oni potrzebują przywódcy, żeby im się żyło lepiej. Ja myślę, że to miasto Międzyrzeczne to jest piękne, piękny zakątek. Naprawdę przepiękne miasto. I chciałabym, żebyśmy wybrali takiego gospodarza, z którym będzie nam się żyło lepiej, ale przede wszystkim, żeby nie było tych blokad, żeby ten młody człowiek bez takiego ograniczenia, bez tremy, bez strachu mógł rozmawiać z naszym gospodarzem, żeby zawsze otrzymywał pomoc, bo ludziom młodym bardzo, bardzo potrzebny jest taki człowiek, który będzie ich prowadził, słuchał i pomagał. I życzę, jeżeli panie Marcinie otrzyma pan ten urząd, żeby pan ten właśnie głos młodych docenił i żeby ich poprowadził i żeby im zawsze pomagał. I tego sobie naprawdę jako nauczyciel, wychowawca gorąco życzę. I państwu, bo to są wasze dzieci, wasze wnuki, żeby miały lepiej, żeby tu się żyło lepiej tym dzieciom naszym. Dziękuję. Super, bardzo dziękujemy. Dziękuję za to ciepłe słowo. Cieszę się, że są tacy właśnie nauczyciele jak pani profesor, którzy pamiętają o tym, że byłem uczniem tej szkoły. Podczas ostatniego dużego jubileuszu niektórzy nawet zapomnieli, że poseł był uczniem w tej szkole, też ogarnęła wszystkich amnezja. Zapraszamy Tomasza Oponowicza, który również z panią Iwonką jest z tutaj naszego okręgu, z okręgu, w którym również ja mieszkam, także będę miał duży dylemat, słuchajcie. Będę musiał losować, jakoś rzucę losy, na kogo zagłosować, bo jak skreślę dwóch, to będzie głos nieważny. Więc Tomasz, zapraszamy tutaj, powiedz dwa zdania o sobie. Człowiek, który ratuje ludzkie zdrowie i życie. Człowiek, który również, tak jak pani Iwona, służy młodemu pokoleniu. Naprawdę świetni kandydaci. Proszę bardzo, oddaję głos. Dobry wieczór państwu. Nazywam się Tomasz Oponowicz. Kandyduję z okręgu numer 2. Pracuję ponad 30 lat w pogotowiu ratunkowym. Myślę, że część ludzi mnie zna, mnie widziało. Być może komuś pomogłem. A jeżeli nie pomogłem, to mam nadzieję, że nie będę musiał pomagać. Dziękuję bardzo. Tak jest. Tomasz będzie ewentualnie pomagał jako radny miasta. To jest najważniejsze. Szanowni państwo, jeżeli nawet ktoś komuś się podwinie noga, na pewno jak będziemy mieli możliwość sprawowania władzy w naszym mieście, zagospodarujemy wasz potencjał, czy Tomasza, czy pani Iwony. Na pewno jest mnóstwo możliwości, żeby skorzystać z tego wielkiego doświadczenia. Jeżeli będzie to Rada Miasta, pięknie. Jeżeli będzie to inny obszar, tak jak powiedziałem, Rada Doradcza, czy Rada Strategiczna do rozwiązywania problemów, bo dzisiaj się straszy wszystkich wojną, konfliktem, zagrożeniem. O tym też pamiętamy. Też będą potrzebni ludzie z sektora medycznego, bezpieczeństwa, do współpracy z wojskiem, żebyśmy również też czuli się w Międzyrzecu bezpieczni i przygotowani na ewentualne zagrożenia. Zapraszam Patryka Wawrucha, zanim poproszę dalej następnych kandydatów. Patryk jest młodym człowiekiem, który startuje tutaj sojusznikiem naszego pełnomocnika finansowego Piotra Sadowskiego, skromnego człowieka,
który nieraz, szanowni państwo, jak byłem w parlamencie, dawał mi łomot, co powinniśmy zrobić, żeby pomagać konkretnym grupom społecznym. Nie bał się, to jest bardzo odważny teść, jakiego masz. Także cieszę się, że i ty poszedłeś sprawy właśnie w tą stronę. Piotra zawsze podziwiałem za to, że najczęściej nasze dyskusje były takie, że był zawsze w kontrze do mnie i cieszę się, że teraz doszliśmy do takiego porozumienia, że możemy razem zmieniać Międzyrzec i taką osobą, która będzie również zmieniać Międzyrzec, mam nadzieję, jest Patryk. Parę zdań o sobie, proszę bardzo. Nazywam się Patryk Wawruch, kandyduję z okręgu numer 1. To jest osiedle tutaj domków jednorodzinnych, tak zwane dolarowo, jak każdy zna, plus nowo powstałe bloki przy ulicy Wyszyńskiego. Pokrótce zdecydowałem się kandydować, ponieważ moja żona pochodzi z tamtych regionów, mieszkam tam już od 10 lat i widzę, chciałem powiedzieć, jak się zmieniło, raczej się nie zmieniło nasze osiedle, ponieważ sam jestem ojcem dwójki wspaniałych synów, za chwilę już trzeciego, niedługo już za miesiąc. I chciałbym dla nich też stworzyć takie bezpieczne miejsce, a plac zabaw między innymi przydałoby się tam stworzyć po prostu takie bezpieczne miejsce dla tych dzieci, tak? Aby im to zorganizować. Też nieraz gdzieś tam się słyszało przez te lata o jakichś tam włamaniach, tak? Zresztą jak w całym Międzyrzecu. I potrzebny jest monitoring osiedlowy, żeby stworzyć to bezpieczeństwo, tak? Także liczę na państwa głos, poparcie oczywiście naszego kandydata, pana Marcina. I dziękuję bardzo. Dzięki, Patryk. No jak w takim tempie będziesz robił te dzieci, to musimy przygotować tam duży plac zabaw, bardzo duży. Największy, szanowni państwo, w naszym mieście. Ale dziękujemy, gratulujemy i mamy nadzieję, że dzieciątko będzie zdrowe, urodzi się zdrowe i będzie takie pogodne jak jego ojciec. Patryk ma, zwrócę uwagę na herb, który jest też przedmiotem sporu w ostatnich dniach. Gdzieś tam burmistrz nakazał mi zmianę tego herbu, posługujemy się oznaczeniami herbowymi sprzed 2004 roku, żeby nie prowokować śpiącego tu za ścianą lwa, dzikiego kota, kocura, który pazurami złapał ten herb i uważa, że ten herb tylko jest dla niego dostępny. My tutaj widzimy, że bohaterowie, tacy jak nasi kandydaci, nie wstydzą się tego herbu. Ten herb jako mieszkańcom miasta należy nam się, możemy być z niego dumni i cieszymy się, że chcemy go w ogóle nosić. Młodym ludziom nie można zakazywać posługiwania się symboliką swojego miasta, bo to jest tworzenie, budowanie tożsamości. I tego w życiu bym nie wpadł na to, że na koniec kadencji, jakbym był burmistrzem, że wpadłbym na taki beznadziejny pomysł, żeby komuś zabraniać promocji, a zwłaszcza ludziom, którzy starają się o funkcje społeczne, o mandat zaufania, są ludźmi, którzy mają w swoim środowisku wielkie zaufanie u mieszkańców, żeby zabraniać im przypinki z herbem czy używania logo na jakimś filmie promocyjnym. To jest nie do pomyślenia. Ale cóż, tak jest. Jak to gratuluję, że macie te herby, że jesteście. Tomasz Oponowicz z okręgu drugiego już przedstawił się z panią Iwoną z okręgu drugiego. Następnie mamy zdalnie Grzegorza Łukomskiego, który również z listy Prawa i Sprawiedliwości nas popiera, ale również Mariusza Zgorzałka. Skromnego, wspaniałego, bardzo uczciwego, takiego bardzo przyjemnego i znanego wszystkim, bo wszystkim coś naprawiał, wszystkim ratował życie, wszystkim tak jak Tomek tutaj z Pogotowia, wszystkim coś elektronicznie, kto się nie zna, zwłaszcza osobom często starszym, już takim w podeszłym wieku trochę, już też ja się do nich, do seniorów zaliczam, bo też nie zawsze sobie radzę z tą elektroniką, a tymczasem Mariusz Zgorzałek zawsze, czy dekoder, czy internet, czy wszystko jest w stanie naprawić. To trzeba mieć głowę, trzeba mieć talent, ale też trzeba mieć taką pokorę i spokój. Zobaczcie ciepło tego człowieka, serdeczność. Cieszę się, że Mariusz jest z nami na pokładzie. Proszę, Mariusz, kilka zdań o sobie. Mam 47 lat. Od przeszło 20 lat w związku małżeńskim z moją Katarzyną. Jestem też ojcem dwójki wspaniałych córek. Jedna już jest studentką psychologii w biznesie. No co, raczej mnie wszyscy kojarzą z firmą Liquid Systems. No i tyle. Prosimy o głosy. Dzięki, dzięki. Bardzo serdecznie dziękujemy Mariuszowi.
Na pewno głosy będą. Kolejny na naszej liście do zwycięstwa jest Łukasz Wasiluk. Zapraszamy Łukasza do nas na scenę. Łukasz jest osobą bardzo przedsiębiorczą, kreatywną i cieszę się, że również dołączył do naszego zespołu, właśnie reprezentując też to młodsze pokolenie mieszkańców Międzyrzeca. Cieszymy się, bo poszerzamy przez to również możliwość zwycięstwa w okręgu numer 4. Bardzo trudny jest to okręg, ale mam nadzieję, że uda nam się ten okręg również, tak jak wszystkie pozostałe, odbić z rąk przeciwników politycznych. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Łukasz Wasiluk. Ja to króciutko, bo tak nie bardzo lubię przemawiać. Kandyduję z okręgu 4, czyli Piłsudskiego, Zawadki, Sienkiewicza, Ogrodowa, Stodolna, Zarówie. Urodziłem się tam, wychowałem się tam i pewnie tam umrę, ale mam bardzo dużo pomysłów. Mam bardzo dużo pomysłów, bo znam tam każdą dziurę, każdy brak studzienki, jakieś progi zwalniające, bo tam jest jak na autostradzie, więc proszę o głosy na pana Marcina, proszę o głosy na mnie, bo razem możemy zdziałać naprawdę wiele. Dziękuję. Bardzo dobre, szanowni państwo, przedstawienie się. Zanim umrzemy, mamy wiele do zrobienia. Dobrze, Łukasz, powiedziałeś. Nie ma co siejeć z założonymi rękami. Wojciech Kot, to jest, proszę państwa, od którego zrobiło się zamieszanie przy zabytkach. Oczywiście wystąpiliśmy przy parafii świętego Józefa. Powiedzieliśmy, Wojciech powiedział, pochwalił mnie, że Polski Ład dla zabytków, program stworzony przez polski rząd, przez większość parlamentarną, dedykowany dla parafii. Pozyskaliśmy w ten sposób jako rząd, jako większość parlamentarna, stworzyliśmy budżet na zabytki i przekierowane zostały te środki do Międzyrzeca. No i zrobiło się zamieszanie. Przecież Duszek nic nie zrobił. No to jak to? Pozyskano pieniądze na zabytki dla świętego Józefa, na remont cmentarza, na odnowienie bram wjazdowych, na zabytek, ale przecież Duszek tu nic nie zrobił. No i oczywiście oświadczenie pana Dzikiego Kocura, żeby nie chwalić się sukcesami, bo to był jego wniosek, jego sukces, że te pieniądze Międzyrzec otrzymał, a nie jakiegoś tam posła, który przecież nic nie robi, tylko się po prostu w Warszawie obija. No i wystąpił Wojciech Kot w telewizji, w Beeper TV. Było prawie 1 000 000 wyświetleń, no może trochę mniej, ale bardzo dużo. Pobił praktycznie nas wszystkich, wyświetlał się najczęściej. Zarzucano mu, że jak to śmiał w kościele pokazać zaczynający się remont ołtarza głównego. No i zaczęło się. I zaczęło się przypuszczenie ataku. Nie mamy się czego wstydzić, szanowni państwo. Dalej uważam, wbrew panu Zbigniewowi Kotowi, że uczestniczyłem, miałem swój udział w pozyskaniu tych środków dla parafii świętego Józefa. Był premier Morawiecki na moje zaproszenie w Międzyrzecu. Niestety nikt z władz miasta wtedy nie witał premiera rządu polskiego. Mieliśmy spotkanie przed kościołem świętego Józefa. Środki popłynęły do świętego Józefa. Program, komisja wytypowała Międzyrzecką parafię świętego Józefa. Był nacisk na proboszcza, by wniosek wycofał, by te pieniądze poszły gdzie indziej. Nie ugięliśmy się, namówiliśmy proboszcza z Kolimowskiego, żeby ten wniosek dalej był z potwierdzeniem nadania w Urzędzie Miasta i pieniądze dla świętego Józefa pozyskaliśmy. Właśnie dzięki takiemu człowiekowi jak Wojciech Kot, który pilnował, żebym pilnował również wszystkich procedur i żebyśmy przekonywali również proboszcza świętego Józefa, by nie dał się naciskać i nie wycofywał tego wniosku. Dzięki temu, że nie wycofał, te pieniądze trafiły do Międzyrzeca. Dzisiaj jest wielki atak, że ktoś wszedł do kościoła pochwalić się remontem. Szanowni państwo, no gdyby wszedł Wojciech do knajpy i nakręcał ludzi, namawiał młodzież do picia piwa, no to bym stwierdził, że robi źle. Ale jeżeli człowiek wchodzi do kościoła, nie wstydzi się swojej parafii, mówi o sukcesie, w którym brał udział, takiego człowieka się atakuje. To jest nie do pomyślenia, na to mojej zgody nie ma. Dlatego bardzo dziękuję Wojciechowi, że jest osobą odważną.
i często mówi, że już w Międzyrzecu jest prawie jak na Białorusi. I tak trochę w kampanii jest, bo tak jak powiedziałem, ta psychoza strachu, o której mówiłem, jest duża. Niemniej jednak Wojtek przez swoją nie tylko posturę, ale i charakter tej psychozie nie ulega. To jest wielki bohater w dosłownym, w przenośni i w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jak dam radę, to może mu kiedyś dorównam. Proszę bardzo, panie Wojciechu, oddaję głos. I zapraszamy wszystkich do hurtowni sklepu elektrycznego najlepszego, żeby od razu tam robić zakupy. Pan Wojciech zawsze żartuje, że jak się opowie po którejś ze stron politycznych, to później, jakby nie daj Boże, w urzędzie rządził kto inny, to później przez 5 lat nawet nie przyjdą, za 5 zł żarówki nie kupią. Mam nadzieję, że my jako przedstawiciele, którzy będą sprawowali władzę na fotelu burmistrza i tak dalej, będziemy bardzo sprawiedliwie kupowali od wszystkich zakupy w mieście, żeby wszyscy przedsiębiorcy, od Wojciecha Kota po jego konkurencję, by zarabiali na tych zleceniach, byśmy tego nie przywozili gdzieś z zewnątrz tych towarów, tylko żebyśmy wspierali naszych lokalnych przedsiębiorców. Gratuluję też wspaniałej żony, odważnej, ale też i Wojciech, który jest bardzo odważnym człowiekiem, z całą w ogóle odważną rodziną. To jest przykład odważnych kotów. To są, proszę Państwa, tak powinien wyglądać prawdziwy międzyrzecki kot. Ktoś, kto nosi nazwisko Kot, tak powinien wyglądać jak Wojciech. I taką powinien postawę reprezentować. Jak Małgosia siostra, tak jak Wojciech, jak pani Marta, czy córka Aleksandra, czy syn Michał, strażak, wspaniały człowiek, też z charakterem. To są prawdziwe koty. Nie takie koty, które zabraniają noszenia herbu, tylko koty, które myślą o drugim człowieku. Proszę bardzo, Wojciech, oddaję głos. Dziękuję, panie przyszły burmistrzu. No, nie wiem, co mam dodać po takim płomiennym przemówieniu. Może powiem, że za 4 lata po pierwszej kadencji może będziesz tak samo wyglądał i tyle samo kilo ma. Dlatego może te lata będą tłuste, daj Boże. Więc trochę o mnie. Wojciech Kot, lat 54, szczęśliwy mąż żony Marty, która jest na widowni, ojciec córki Oli, Aleksandry, też jest na widowni, syna Michała, synowej Karoliny, wnuczki Marcelinki, siostry Małgorzaty z dziećmi. I cóż, no... Chcę Państwa prosić, obecnych na sali, także za pośrednictwem mediów, o głos na pana Marcina, który jest, jak wszyscy wiemy, ponad podziałami. Głos na moich koleżanek i kolegów, kandydatów do rady. No i na mnie. Dziękuję. Na mnie, na prawdziwego kota, Wojciecha Kota. To jest, proszę Państwa, firma, to jest marka, to jest normalność w międzyrzeckim wydaniu. Normalny kot, normalny kot. I miejmy nadzieję, nie spokrewniony z burmistrzem, dodaję. I mam nadzieję, szanowni Państwo, że te lata będą tłuste, oczywiście, dla wszystkich mieszkańców, bo one mają być tłuste. To mają być najlepsza perspektywa rozwoju dla miasta. Gigantyczne, olbrzymie środki z KPO odblokowane, które popłyną szerokim łukiem do Międzyrzeca. Właśnie Państwo będziecie decydowali, na co te środki będą wydatkowane. Tu jeszcze wspomnę o instytucji ewentualnie takiej, o której nie mówiłem. Referendum lokalnego, konsultacji społecznych, tego, czego w Międzyrzecu brakuje. Wymyśla sobie jeden muszlę koncertową, nie ma pomysłu na pałac, nie ma pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni pałacu, nie ma pomysłu na skwerek, na centrum, na wykorzystanie tej scenki przy fontannie, a mówi się o jakichś tam muszlach koncertowych, gdzie są również oczekiwania międzyrzeczan nieco inne, więc my też takie referenda, takie konsultacje, czy przez internet, czy jak będziemy chcieli wdrażać w życie, żeby konsultować inwestycje, te główne, duże inwestycje z mieszkańcami miasta. Kolejnym naszym kandydatem po Wojciechu... O, pani Kasia, oczywiście, przeskakujemy pana Pawła i Kasia Jędruchniewicz. Zapraszamy. Fundacja Wtepędy, człowiek sportowy, sport w Międzyrzecu zaniedbany, brakuje na autobusy, na wyjazdy. Dzieciom Podlasia, pamiętam parę lat temu,
odklejały się podeszwy. Rzeczy sportowe są ważne, budżet na sport musi być duży, bo w ten sposób odciągamy młodzież od narkotyków, od alkoholu, od gier, od komputerów, od komórek, właśnie przez to, że dzieci idą, młodzież idzie w sport, a Kasia jest taką osobą, która właśnie w tym sporcie również ma pewne sukcesy. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Ja tak szybciutko, bo tak jak Państwo słyszycie, niestety dziecko już wzywa. Nazywam się Katarzyna Jędruchniewicz, jestem z okręgu numer 7 i proszę o głosy. Dziękuję. Dzięki Kasiu, leć, działaj. Rozwijaj naszego młodego mieszkańca, żeby mógł tu płacić podatki, żeby tu został z nami, niech podrośnie jak najszybciej. Także bardzo dziękujemy za przybycie. Paweł Sobczak, bardzo też również, tak jak Patryk Wawruch, jak Łukasz Wasiluk, jak Mariusz Zgorzałek, przedstawiciel młodego pokolenia. Paweł działa bardzo aktywnie na akordiana, na balladyny. Tam działa, tam jest aktywny. Jest też bardzo widoczny, tak jak wszyscy nasi kandydaci w swoim środowisku. Proszę bardzo, Paweł, powiedz o sobie kilka zdań. Dobry wieczór. Tak jak Marcin powiedział, ja startuję z okręgu numer 6, balladyny i kordiana. I tak jak wspomniał, już aktywnie działam też w internecie, także nie chciałbym się tutaj powtarzać, ale jedną ważną rzecz chciałem powiedzieć, bo zastanawiałem się, kiedy ostatnio były takie rekordowe wybory i sprawdziłem to w 2002 roku. To nie jest rekordowa kampania, bo wtedy było 8 kandydatów na burmistrza. Notabene rozstrzygło się to z pierwszej turze, ale było aż 137 radnych. Mówię to dlatego, bo patrzyłem też na listę i wiele osób do tej pory bierze udział w środowisku samorządowym i patrząc na ich wiek w tamtym czasie też byli młodzi. Marcin pewnie nie wie, ale ja jestem najmłodszy tutaj w drużynie i też kiedyś trzeba zacząć. Także podjąłem decyzję, jak sami Państwo widzicie, jest też tylu kandydatów, bo potrzeba zmian. Chyba każdy to widzi. I dlatego odważyłem się startować, bo planuję tutaj przyszłość i chciałbym wziąć odpowiedzialność za rozwój tego miasta. Także liczę na Państwa głosy, a Wy możecie liczyć na mnie. Szanowni Państwo, rzeczywiście nie spodziewałem się, że 22 lata temu mieliśmy więcej o 2 kandydatów na urząd burmistrza, czyli ponad 20 lat temu ktoś nas przebił. Tymczasem no, mamy prawie 100 kandydatów do Rady Miasta w tej chwili. Także wtedy było 137. Także też był duży wybór. Dziękujemy Pawłowi. Jest to człowiek, tak jak powiedziałem, bardzo dobrze zorganizowany. Ekspert od drogownictwa, stan nawierzchni dróg. Gość, który specjalizował się w systemie monitoringu tych dróg. Gość, który zarządza zespołami interdyscyplinarnymi, międzynarodowymi w otoczeniu ogólnopolskim, ale też tym międzynarodowym, więc jest to młody człowiek z wielkimi sukcesami, pracujący z najlepszymi inżynierami, programistami na świecie. Za to współpracę, za to, że jesteś z nami na listach, serdecznie Ci dziękujemy, bo zarówno w obszarze informatyki, informatyzacji, ale również w tym systemie drogownictwa, bo drogi to jest to, co jest bardzo ważne w mieście Międzyrzec Podlaski i stan tych dróg jest w niektórych miejscach fatalny. Będzie nam potrzebna również osoba, która będzie takim naszym doradcą w tym obszarze. Ale nie tylko. Szanowni Państwo, w 8, w 8 okręgu nie mamy nikogo. Nie mamy nikogo. Dlaczego? To jest tutaj warszawska, bloki, ten blok nauczycielski, tutaj ten teren. Dlaczego tu nikogo nie mamy? Bo jest tu człowiek z charakterem. Tak jak wszyscy nasi tu kandydaci, którzy za chwilę się pojawią na scenie i ci, którzy już na scenie stoją. Jest to Mirosław Jung, kolega Tomasza z Pogotowia. Człowiek, który jest osobą bardzo szlachetną i charakterną. Ja takich ludzi bardzo cenię, bo jest to człowiek, który się nigdy nie sprzedał władzy za to, że to czy tamto. Jest to człowiek, który idzie ze swojego komitetu. Nie chciał narażać pewnych osób na to, żeby były w jakiś sposób atakowane przez to, że on by dołączył się do nas.
ale uznałem, że jest na tyle osobą szlachetną i dobrą, że nie wystawimy mu żadnego kandydata. Że będziemy w taki sposób zdecydowany promować właśnie tego człowieka, Mirosława Junga, którego serdecznie pozdrawiamy. Wiem, że też pozytywnie wypowiada się również o mnie, do ludzi. To pokazuje jego klasę, klasę tego człowieka. Dlatego nie wystawiliśmy nikogo w okręgu numer 8. Uważamy, że to jest najlepszy kandydat, który zasługuje na poparcie właśnie tutaj w okolicy. Ale w dziewiątce mamy, szanowni państwo, wielką gwiazdę, Halinę Makaruk. Zapraszamy. Szmaragdowa drużyna, pielgrzymka, 40 lat na trasie pielgrzymim do Matki Jasnogórskiej Pani. Szanowni państwo, Halina Makaruk. Trzeba mieć potężne zacięcie, być osobą wspaniałą, świętą i naprawdę osobą, która zmierza do świętości, żeby 40 albo i więcej razy iść na piechotę do Częstochowy. Ci z państwa, którzy byli, którzy chodzą, wiedzą, jak wielki to jest trud. Ja nigdy się nie odważyłem, żeby tyle kilometrów przejść, a niejednokrotnie chciałem i zawsze coś blokowało. Ale teraz, jak zwyciężymy, pani Halinko, to pójdziemy wszyscy do Częstochowy. To już pani nas przypilnuje. Przypilnuje, żebyśmy w tej szmaragdowej, podlaskiej drużynie pielgrzymów podążali właśnie również po to, żeby podziękować za zdrowie, za życie, za to, co jest ważne. Wszyscy jesteśmy pielgrzymami w drodze do wieczności, a pani pokazuje, że jako osoba pogodna, wytrwała, szlachetna, zwracająca uwagę na styl mówienia, na zachowanie, na to, żebyśmy nie popełniali błędów. To jest bardzo ważne. Wszyscy powinniśmy się pouczać, żebyśmy mogli z tych błędów, które popełniamy, żebyśmy mogli szybko się wycofywać. I pani ma taką odwagę, żeby również na wiele rzeczy zwracać uwagę, a to jest wielka sztuka. Wielka sztuka, za co serdecznie dziękuję. Pani Halino, proszę parę zdań o sobie powiedzieć, o swoim okręgu. Halina Makaruk, startuję z 9 okręgu. Mam 4 córki, Kasię, Ewę, Izę, Olę. 12 wnuków, no jeden niestety ostatnio miesiąc temu oczy. Ale miałam tak 6 wnuków i 6 wnuczek, tak się cieszyłam, no ale też się cieszę, bo po prostu tak wyszło, że ja po wypadku wnuczek był w śpiące i nie obudził się. Ale jeżeli wrócę do tych pielgrzymek, to chodziłam na pielgrzymki, w ogóle za wszystkich się modliłam. Staram się teraz też, no nie mówię, że codziennie, ale często się modlę za Międzyrzec, za polską młodzież, bo jest bardzo cudowna, bo jak mi teraz wnuczek umarł, to tyle młodzieży przyszło, tyle przyjęło Komunię Świętą. I ja mówię, jeszcze Polska nie zginie. Także po prostu proszę wybrać Marcina, bo kiedyś przed laty, może około 20 lat, chciałam zajeść dziewczynie, po prostu pomóc jej taką. No i nie miałam samochodu. A jego siostra mówi, o to Marcin zawiezie, nie? Pojechaliśmy tam na wieś do dziewczyny, zawieźliśmy, a później zajechałam któryś raz z kolei, a ona mówi tak do mnie, pani zobaczy, okno mam od pana Marcina, ten pan, co pani wtedy przyjechała. A mówi, Mikołaj był, tam było 4 dzieci, po prostu dziewczyna była taka bezradna, bo tak mąż trochę taki był, nie taki jak trzeba, mama to w ogóle się nią nie opiekowała. I mówię, zawsze jego mam takiego, że od razu proszę bardzo, jadę i to tak blisko nie było, ale to ta dziewczyna pochodziła z Międzyrzeca. Więc zapraszam i proszę głosować na Marcina Duszka. No i oczywiście na mnie, wszystkich tu z różnych okręgów. Znaczy, super, super. Zapraszamy pani Halinko do nas na scenę. Proszę pozostać pani Halinko z nami na scenie. Wszystkich państwa, tak jak powiedziałem, mieliśmy duży dylemat, bo propozycja o starcie do pani Haliny została skierowana właśnie po tym wydarzeniu, o którym wspomniała pani Halina, po smutnym wydarzeniu odejścia wnuczka, więc nie spodziewałem się, że pani Halina udzieli nam wsparcia, myślałem, że odmówi, a tymczasem to wsparcie właśnie przyszło, więc tym bardziej za to dziękuję. Pani Halina wspomniała o tym przykrym wydarzeniu, dlatego proszę państwa, żebyśmy wstali i uczcili chwilą ciszy wnuczka pani Haliny, naszej kapelanki.
kandydatki. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, pieniądze na operację serca. Brakuje prawie 3 milionów złotych jeszcze, byśmy mogli ten grosz do grosza zebrać. Wiem, jak to jest trudne, bo niejednokrotnie realizowałem zbiórki na operację serca dzieci i wysyłaliśmy te dzieci do kliniki, do światowej sławy chirurga profesora Malca, do Niemiec. Tam w Monachium ileś operacji zrobiliśmy, te dzieci żyją. Teraz już mają po 20 może i nawet i parę lat już niektóre. Zrobiliśmy wiele tych operacji. Ta jest bardzo droga, bardzo trudna. Mało kto wierzy, że się uda, ale mam nadzieję, że się uda. Także jeżeli ktoś może, ma parę groszy, to też przy wyjściu zapraszam, zachęcam. Zbiórka na właśnie na Wiktora. Zapraszamy do nas Andrzeja Tymoszuka, którego nazywamy nieformalnym rzecznikiem naszej organizacji. Jest to taki bull terrier, który walczy, potrafi też zaatakować, jak trzeba to przyłożyć. Zwraca również uwagę na to, co jak ja za delikatnie prowadzę kampanię, to mówi, że słuchaj, ostrzej, powiedz to, tamto. Więc cieszymy się, że jest ktoś też taki bojowy, waleczny, ktoś, kto nas mobilizuje. Na jedno pytanie ma 10 odpowiedzi. Jak wejdzie do swojego słuchacza, to musi go odpowiednio mocno wyczerpać mu zasób tego pytania swoją niezgłębioną ilością wiedzy. I za to serdecznie dziękujemy. Człowiek bardzo pogodny, ze wspaniałą żoną, która tam prawie walczy. Mam nadzieję, że za dużo nie straci klientów w zakładzie fryzjerskim przez to, że mnie broni, bo broni mnie zdecydowanie. To jest taka dzielna kobieta, waleczna, tak jak i Andrzej, z wspaniałym takim charakterem, mówieniem prawdy, nie bania się tej prawdy, za co serdecznie też przy okazji Anecie Tymoszuk dziękuję. I zachęcam, że gdyby tam jej się odbili ci klienci z fryzjerskiego przez to, że mnie wspiera, żeby przyszli nowi. Niech nowe kobiety tam zaglądają, żeby przeze mnie nie odczuła straty finansowej swojej działalności. Dziękuję ci, Andrzeju, i oddaję głos. Witam serdecznie państwa. Nazywam się Andrzej Tymoszuk, mam 48 lat. Jestem kandydatem z okręgu 10. Jak ktoś to nie wie, to jak się to mówi, tak zwane hamowo. Serdecznie tutaj chcę podziękować swojej żonie i dzieciom, córce i Bartkowi za to, że wspierają tutaj nas. Czasami walczą po prostu o Marcina, bo niektórzy, jak to się mówi, właśnie chciałbym się zwrócić tutaj jeszcze do kolegów moich i powiedzieć, bo każdy na to czekał, na to przemówienie Marcina, gdzie uświadomi ludzi, co jest prawdą, co jest nieprawdą, bo wiele było właśnie krytyki związane z tym, co on zrobił, co nie zrobił. Każdy tylko przypisuje sobie sukcesy, a jego krytykował. Teraz może dzięki transmisji na żywo, dzięki państwu, do wielu mieszkańców dotrze ta prawda, żeby może zmienili zdanie po swoje podejście. Serdecznie dziękuję. Liczymy tutaj na głosy państwa i nie wiem, może wy kogoś przekonacie po prostu, żeby głosowali na pana Marcina, na mnie i na naszych kolegów. Dziękuję. Dziękujemy naszemu rzecznikowi. Zapraszamy Grzesia Kazimierczaka, który również otarł się o włos w jednych z ostatnich wyborów, prawie wygrał. Dzisiaj startuje też z ulicy Tuliłowskiej, z 3 maja. Wspaniały człowiek, przedsiębiorczy, pracowity, pomocny. Naprawdę takich ludzi nam trzeba. Widzę Grzegorza w zespole właśnie zarządzania zasobami, zarówno tymi komunalnymi, mieszkaniowymi, ze współpracą. Liczymy na współpracę ze spółdzielniami, żeby te drogi były szerokie, żeby były logicznie konstruowane te ciągi komunikacyjne, żeby spółdzielnie zarządzały uczciwie swoimi obiektami. I mam nadzieję, że Grzegorz z taką swoją wiedzą będzie również dla nas takim jednym z ludzi, którzy będzie nas w tym obszarze wspierał. Dzień dobry, witam państwa. Nazywam się Grzegorz Kazimierczak. Startuję z okręgu numer 11. Pokrótce liczę na państwa głosy i na Marcina. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy, szanowni państwo, panią Anię Grudzińską, która reprezentuje ulicę Jelnicką, ulicę Radzyńską. Tutaj do centrum, bliżej parku. Jest to osoba również z młodego pokolenia, która mam nadzieję, że również będzie reprezentowała z dumą mieszkańców swojego okręgu.
Dzień dobry Państwu. Kandyduję z okręgu 12. Przyznam szczerze, że uległam namowom Marcina tylko po to, żeby okolica, w której mieszkam, przestała być zapomniana przez miasto. Dziękuję serdecznie dla mojego męża, który mnie tutaj wspiera. No i cóż, i liczę na Państwa głosy. Dziękuję. Dziękujemy, Aniu, dziękujemy. Zapraszamy Małgosię Jarosz, z którą 20 parę lat temu żeśmy zaczynali dojeżdżać do Państwowej Szkoły Zawodowej imienia Jana Pawła II. Wtedy wyśmiewane, ja co to za uczelnia, co to za szkoła, ale to było okno na świat dla ludzi, którzy może niekoniecznie mieli pieniądze, żeby gdzieś studiować dalej. Pani Małgosia wtedy była pracownikiem administracyjnym, żeśmy właśnie tam dojeżdżali na Białą Rozrządową pociągiem rano, później wracaliśmy. My jako studenci, pani Małgosia jako osoba pracująca u świętej pamięci senatora, rektora Józefa Bergiera, który zawsze nazywał mnie swoim kolegą, studentem, i wiele rzeczy dobrych dla rozwoju PSW zrobiliśmy niejednokrotnie już później, jako on jako rektor, były senator, ja jako późniejszy poseł, wcześniej jego student. Niejednokrotnie jeździliśmy do ministerstw, do Ministerstwa Sportu czy Edukacji i przywoziliśmy konkretne miliony na infrastrukturę szkolną, na laboratoria, na akademik, na odkrytą pływalnię. Zawsze rektor Bergier, mimo że był osobą związaną ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej, dzwonił do mnie, pytał: kolego studencie, czy pomożesz? Oczywiście, panie rektorze, że pomogę. Czy ci to nie zaszkodzi? Nieważne, panie rektorze, jedziemy po to, żeby pomagać regionowi, pomagać tutaj naszemu powiatowi, ściągać konkretne miliony złotych do Białej Podlaskiej. Pani Małgosia pracowała, pracuje teraz już w Nowej Akademii Bialskiej, zmieniła nazwę. Na pewno rektor jest z pani Małgosi dumny, że ma takiego pracownika, że miał takiego pracownika, że tacy pracownicy angażują się również w życie społeczne, polityczne swojego miasta. Za to Małgosi serdecznie dziękuję i proszę jeszcze kilka słów właśnie do państwa. Małgosia do nas skieruje. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Małgorzata Jarosz, startuję z okręgu numer 13. Od 25 lat pracuję w Akademii Bialskiej. Również w czasie wakacji jestem oddelegowana na Międzyrzeckie Jeziorka, w którym prowadzę, administruję cały ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szanowni Państwo, zapraszam Tadeusza Zaniewicza. Tadeusz Zaniewicz razem z nami reprezentuje i właśnie z panią Małgosią, z panem Piotrem Antoniukiem, który za chwilę wystąpi po nim, ostatni okręg. Pan Tadeusz Zaniewicz reprezentuje osiedle partyzantów, to osiedle, które najbardziej dotkliwie, zresztą jak wszyscy mieszkańcy, którzy chcą się przedostać na drugą stronę miasta, reprezentuje właśnie ulicę Partyzantów. Ma wiele ciekawych koncepcji, pomysłów i również pomysł z basenem, który mógłby być zlokalizowany gdzieś przy szkole numer 2, również pochodzi od pana Zaniewicza. Na początku, jak powiedział mi o tym basenie, to pomyślałem, że troszkę górnolotny plan, bo taki basen kosztuje kilkanaście minimum milionów złotych, jak nie grubo ponad 20, a nawet 30. Niemniej jednak uważam, że Międzyrzec Podlaski jako miasto przyszłości stać również na nowoczesną infrastrukturę. Również taką szkolną, edukacyjną, ale również taką, którą mógłby stanowić nowo powstały basen, pływalnia, która mogłaby spełnić oczekiwania naszej młodzieży, naszych mieszkańców, by nie musieli jechać do Siedlec czy do Białej, po to, żeby mogli tutaj sobie również używać, korzystać właśnie z takich form aktywności. Nie możemy się bać dużych wyzwań. Pan Zaniewicz jest taką osobą, która się tych wyzwań nie boi. Również serdecznie dziękuję, że tak jak powiedziałem, moi radni i radni z Prawa i Sprawiedliwości są ludźmi, którzy chcą odbić władzę z tych rąk, w których w tej chwili ta władza jest w swoich okręgach. I mam nadzieję, że któryś z panów tę władzę odbije i będzie radnym naszego miasta. Proszę bardzo, Tadeusz jest taką osobą bardzo merytorycznie, świetnie, inżynieryjnie, technicznie przygotowaną, by wdrażać czasem w sposób bardzo prosty dobre rozwiązania.
Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Zaniewicz Tadeusz. Przepracowałem ponad 40 lat w Zrębie. Dzisiaj emeryt. Niedawno przeczytałem w internecie w swoim kierunku napisane zdanie. Co ten dziadek robi na tej liście do rady? Miał rację. Jestem dziadkiem, mam czworo wnuków. Ale to, że mam 73 lata, to nie miał racji. Nie czuję się wcale dziadkiem. Zauważam w swoim środowisku, na swojej dzielnicy, pomiędzy blokami, co prawda spółdzielczymi, ale też tam jest wiele do zrobienia i dużej pomocy ze strony Rady przy ulicy Partyzantów 10. Całe osiedle zrębowskie też jest w moim okręgu numer 14. Dlatego mówię, że nie czuję się dziadkiem, bo wiele widzę rzeczy, które trzeba, a należy naprawdę szybko naprawić. To jest cały bałagan w tym środowisku za torze i przed torze, czyli Kościuszki, ulica Partyzantów. Wiele drobnymi sprawami można wiele naprawić i ułatwić ludziom. To, co mogę obiecać, to jest moja deklaracja, którą dzisiaj tutaj pokazuję. Ciekaw jestem tych sesji, które będzie nasz burmistrz prowadził. Oglądam te sesje teraz, choć z niesmakiem, powiem szczerze. One trwają 15 minut. Kto za, kto przeciw, kto się nie zgadza. O. Wyobraźcie sobie, jak sesje będą wyglądały, jak dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Proszę o głosy w stronę burmistrza. I ja tak, żebym mógł cokolwiek jeszcze zdziałać, korzystając ze swego doświadczenia, które zdobyłem w Zrębie poprzez tą pracę 40-letnią. Mógł jeszcze wykorzystać dla naszego miasta. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za ten głos doświadczenia i za ten głos rozsądku, którego często brakuje. No nie spodziewałem się rzeczywiście, że można w kilkanaście, czy 20, czy 30 minut przeprowadzić sesję Rady Miasta. Wówczas można byłoby, panie Tadeuszu, taką sesję przeprowadzać w 15 czy 19 minut, jakby w mieście nie było żadnych problemów. Tymczasem miasto jest pełne zadań do realizacji, więc tym bardziej dziwi mnie takie ekspresowe tempo, przypominając sobie pracę w parlamencie, kiedy tych dni w miesiącu wypełnionych od rana do późnych godzin nocnych, a nawet porannych na posiedzeniach komisji, które się czasem kończyło o 5, 4 nad ranem, gdy zmienialiśmy nasz kraj, to nie wyobrażam sobie kilkunastominutowej pracy raz w miesiącu dla dobra mieszkańców Międzyrzeca. Oczywiście to również będziemy chcieli zmienić bardzo szybko. W tym okręgu startuje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Roman Golec, którego na początku również z panią Iwoną zaprosiłem na scenę. I bardzo się cieszę, że Roman również stara się zawalczyć o państwa głosy. Jest to człowiek, z którego wiedzy też, tak jak z pana Tadeusza, będziemy chcieli, ja będę chciał osobiście bardzo mocno skorzystać. To jest wiedza operacyjna, wiedza finansowa, wiedza, która może posłużyć przy audycie obecnego stanu budżetu naszego miasta, gdzie znajdziemy przepływy środków, które niekoniecznie są w sposób zasadny przekierowywane i wydatkowane. To jest osoba, którą każdy burmistrz, każda władza powinna mieć przy sobie. Osoba, która zna się na finansach, osoba, która potrafi być świetnym audytorem, osoba, która wychwytuje zagrożenia, błędy, która potrafi również zadbać o swoje lokalne środowisko, również w tym zakresie tej swojej misji społecznej, którą realizuje. Proszę bardzo, Roman, oddaję głos. Witam, nazywam się Roman Golec. Startuję z okręgu 14, właśnie ulica Partyzantów, bloki 10, od A do H, osiedle
malarzy, parkowa, strażacka, też tak jak to niektórzy mówią, osiedle to jest Rymbowskie. Z doświadczenia ostatnio pracuję w kontroli finansowej, kontroluję jednostki podległe marszałkowi województwa lubelskiego, więc jeżeli chodzi o finanse, te działy, rozdziały, paragrafy, to nie są mi obce rzeczy i jestem w stanie rzeczywiście te cyferki, które lubię, po prostu jestem umysłem bardziej ścisłym, więc te cyferki są dla mnie proste i jasne i to się potwierdza. Przypomniałem sobie, że startowaliśmy tutaj właśnie z Marcinem Duszkiem w tej kampanii w 2010 roku i powiem szczerze, te same ulice, te same ścieżki dalej dzisiaj są do zrobienia, pomimo, że upłynęło już te kilkanaście lat i to mieszkańcy, wsłuchując się w głos mieszkańców, oni najlepiej wiedzą, która droga, która ścieżka, która ulica powinna być pierwsza zrobiona. I powiem tak, jeżeli chodzi o środki z Polskiego Ładu, to były naprawdę proste wnioski, dlatego że rząd Prawa i Sprawiedliwości rozdawał te pieniądze dla wszystkich gmin, samorządów, bez względu na to, kto tam rządził, z jakiej opcji politycznej był, bo traktował wszystkich mieszkańców tak samo, bo zależało na tych, bo nieważne pod jaką władzą są ci mieszkańcy, to byli mieszkańcy Polski i o to dbał rząd Prawa i Sprawiedliwości. I te wnioski naprawdę były proste i powiem tak, tu gdyby 100 milionów, proszę popatrzeć na miasta, miasteczka, gminy, które się starały i można porównać, że nawet kilkakrotnie niektóre zdobyły więcej środków. Więc druga kwestia, wnioski unijne. Też mam epizod i też pracowałem na takim punkcie informacyjnym też funduszy europejskich. Tam dopiero są wnioski, które powiedzmy instrukcja napisania wniosku zajmuje czasami kilkadziesiąt albo sto kilkadziesiąt stron, gdzie wniosek to jest 2-3 segregatory dokumentów. I tutaj też tak jak mi się przyszły burmistrz powiedział, że ten zespół, który będzie pracował nad pozyskiwaniem funduszy, skąd się da i gdzie się da, tak? Żeby to miasto się rozwijało jak najszybciej. I teraz powiem tak, są sprawy finansowe, które, czy powiedzmy tak jak powiedzmy budowa obwodnicy, które wymagają wielu środków, wielu milionów i to myślę, że się uda pozyskać. Ale słuchajcie Państwo, są też sprawy proste, które czasami jednym zarządzeniem, jedną uchwałą da się rozwiązać i te sprawy myślę, że będą w pierwszej kolejności jak najszybciej procedowane i robione. Chociażby przykład pierwszy. Mamy piękne place zabaw w szkołach, w przedszkolach, które są zamknięte dla dzieci z osiedli, które przez płot patrzą czasami na te miejsca, dlaczego nie mogą być wykorzystywane. Mamy stołówki szkolne, gdzie tutaj patrząc na przyszłość naszych dzieci, no już skończyły przedszkole, ale jedzą obiady z półproduktów, które dlaczego nie mogą jeść ze świeżych warzyw, zdrowych owoców i robionych na miejscu posiłku. Więc to są różne takie typy spraw, które tutaj rozmawialiśmy też właśnie z kandydatem na burmistrza Marcinem Duszkiem, że to są sprawy, które są bliskie sercu i wielu, wielu nas. Tak samo stan budynków miejskich, komunalnych, socjalnych, czy tych naszych dróg, które naprawdę niektóre są zostawione przez kilkadziesiąt lat bez żadnych zmian. Więc startuję po to, żeby ze swoją wiedzą, zaangażowaniem też pomóc i zmieniać tą naszą miejską rzeczywistość. Dziękuję. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Romanowi. I szanowni Państwo, tak jak teraz spokojnie, jak Roman przemawiał, przyjrzałem się tej sali, sali, na której mamy blisko 100 osób, co na spotkaniach z innymi kandydatami wydaje się rzeczą niemożliwą. Większość z Państwa traktuję jako tych moich sojuszników, którzy przyszli pomóc, więc za to też przy tej okazji, tak już analizując spokojnie, Państwu dziękuję. A ostatnim naszym kandydatem do Rady Miasta, proszę z tymi tabliczkami, niech wejdzie do nas i weźmie jeszcze ze dwie, żeby nam tu zrobić ładne tło za chwilkę do ostatniego zdjęcia, jest Piotr Antoniuk, twórca hasła Ducha nie gaście, który przywiózł olbrzymią lawetę z Łukowa od mojego kolegi posła Sławomira Skwarka, olbrzymią lawetę, która stała ostatnio przy Kościele Chrystusa Króla, jak były rekolekcje i robiła mi promocję właśnie niedaleko muralu świętego Jana Pawła II, to Piotr przywiózł tą lawetę i podpisał ją na Facebooku w relacji Ducha nie gaście. Więc serdecznie dziękuję za to hasło, hasło przewodnie, żeby ducha nie gasić. Mam nadzieję, że duch nie zostanie zagaszony zarówno we mnie, jak i w narodzie, jak i w mieszkańcach Międzyrzeca. Nie damy się jako miasto, jako mieszkańcy zagasić.
Zawsze będziemy dzielnie, odważnie, z determinacją dążyć do tego, by rozwijać nasze miasto, by to miasto płonęło takim wielkim płomieniem miłości do drugiego człowieka, do tych najsłabszych, do tych najbardziej potrzebujących. I cieszę się, że z nami na pokładzie jest Piotr Antoniuk, którego poznałem już dawno temu i za każdym razem widzę, jak trzeba gdzieś pomóc, zadziałać. To jest taki człowiek, który też nigdy nie szczędzi swojego czasu, żeby ruszyć z pomocą dla drugiego człowieka. Za to przy tej okazji tak samo panu Piotrowi, jak i wszystkim moim kandydatom ze wszystkich opcji politycznych, z komitetów na tej sali serdecznie dziękuję, bo zbliżamy się już do finału, do koncertu. Nasza gwiazda, mam nadzieję, jeszcze nie zasnęła w garderobie, a jak zasnęła, to włączymy budzik i obudzimy. A tymczasem oddaję głos naszemu ostatniemu kandydatowi, który, tak jak Państwo widzicie, większość z naszych kandydatów ma herby, wzięło ze sobą herby, zakazane herby przez przyjaciela Gargamela, więc mamy nadzieję tutaj, że uda nam się, że nas policja nie zamknie za używanie tych herbów, że nie trafimy do ciupy przed wyborami, a jak trafimy, to mam nadzieję, Piotr, że wyjdziemy, żeby zagłosować 7 kwietnia. Proszę bardzo, Piotr Antoniuk, Zatorze. Dobry wieczór Państwu. Tak jak Marcin wspomniał, nazywam się Antoniuk Piotr, żona Barbara, dwoje dzieci, Piotr i Maksymilian. Dlaczego startuję od Marcina Duszka? Przede wszystkim dwa słowa. Współpraca, współpraca. To jest kluczowe słowo, które dzisiaj padło kilkakrotnie i dlatego, drodzy mieszkańcy, zachęcam wszystkich, bo w jedności siła. I tak powinno wyglądać, bo jak w jedności jest siła, to możemy zrobić wszystko. Już mnie Marcin wyprzedził słowami, które miałem tak zaakcentować. Ducha nie gaście, duch jest tylko jeden i duch jest z nami. Dziękuję. Dziękuję skromnemu, wspaniałemu naszemu kandydatowi. I szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy odważyliście się przyjść dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam nie zaszkodzę tym, a jeżeli byłby jakiś atak w Waszą stronę skierowany, mielibyście ponieść jakieś konsekwencje tego, że mnie wspieracie, przyjdźcie, ja Wam to zwrócę 10-krotnie, żebyście wiedzieli, że w życiu nie trzeba się nikogo ani niczego obawiać, jeżeli gramy o wielkie rzeczy dla dobra naszego miasta, dla dobra naszej ojczyzny. Proszę, szanowni Państwo, o ostatnie historyczne zdjęcie tej kampanii. Może, jeżeli możemy, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli. I szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, za chwilę koncert wspaniałej naszej gwiazdy jazzowej, a tymczasem już 27, wczytujcie się w informacje, które do Was przekażemy, również kolejny koncert gości z Lublina, taki koncert już wyciszający, wielkopostny, bardzo nastrojowy, też tak jak dzisiaj, z piękną muzyką, z piękną aranżacją, z pięknymi, głębokimi tekstami. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić aneks do umowy na 27 w tej sali i tak jak dzisiaj pięknie nagłośnionej, dziękuję Krzysiowi Czeczce z Białej Podlaskiej, który nagłaśnia nam dzisiejszą uroczystość. Krzysio Czeczko jest taką osobą, która, jak się dowiedziała, że mamy takie wydarzenie, przyjechała do nas pomóc nam tu pięknie przystroić ten cały sprzęt. Więc mam nadzieję, że 27 Krzysztof też się pojawi, Czeczko, u nas i nagłośni nam kolejne wydarzenie i kolejne spotkanie, które mam nadzieję będzie połączone z około 2, może 2,5 godzinną debatą na temat przyszłości naszego miasta. Miasto przyszłości. Hasło kampanii, a drugie hasło: ducha nie gaście. Dziękuję bardzo, dziękuję za przybycie. Chwila, 5 minut przerwy i zapraszamy za sekundę naszą gwiazdę.